tej sesji w związku z tym otwieram ją serdecznie. Witam obecnych pana prezydenta ze współpracownikami kierownictwa spółek Wydziału Budżetu Miasta, szczególnie serdecznie mieszkańców Częstochowy. Chciałem przywitać pana prezesa Miskalskiego, bo zaczniemy sesję od krótkiej prezentacji zamierzeń naszego klubu różnowego poprzez pana prezesa Miskalskiego. I od razu chciałem uprzedzić, że dzień jest dość trudny w sensie czasowym, że o godzinie 13.15, ponad 13.20 ogłoszę przerwę godzinną, bo w tym czasie musimy z panem prezydentem jechać do naszej komendy policji na szerokie spotkanie i będzie wtedy godzinna przerwa na obiad, gdyż to sprawy różne. W związku z tym powołuję na sekretarza panią radną Sarbiera lub tak jak w Rzeczpospolitej mówi się, jak tylko może czytaliście państwo, już należy mówić bez, nie w rodzaju męskim, czyli raczej sekretarkę przypuszczam panią radną Sarbiera oraz pana sekretarza radnego Świerczyńskiego. I tak jak zapowiadałem, bardzo proszę pana prezesa Miskalskiego o wystąpienie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pierwszy dzień wiosny. Dzień Wariowicza. Cieszę się, że państwo jesteście dzisiaj w klubecie. Ja jestem na nowym. Przede wszystkim witam pana prezydenta, witam pana przewodniczącego, witam panie radnych miasta Częstochowy, witam wszystkich gości. Dziękuję bardzo gorąco za zaproszenie i od razu odwzajemnić się zaproszeniem na zbliżający się sezon rozgrywek Ekstraligi Enea, Ekstraligi Żużlowej 2013, który zgodnie z planem powinien się rozpocząć 1 kwietnia, czyli już za tydzień, natomiast patrząc na aurę, która towarzyszy tego pierwszego dnia wiosny, niestety, ale spodziewam się, że ten sezon może ulec drobnemu opóźnieniu, aczkolwiek trzymamy kciuki i mocno wierzymy w to, że jednak na ten poniedziałek, prima aprilis 1 kwietnia uda nam się wystartować. Chciałbym rozpocząć pewnego usprawiedliwienia, że tak, że jednoosobowo reprezentuję dzisiaj klub i że jednoosobowo zaproszę wszystkich państwa na ten wyjątkowy, mam nadzieję, sezon 2013. Niestety nasi chłopcy dziś w nocy wracali ze Słowiańskiego Kryskarki, wszystkich do ostatnich dni mocno trenowali pod okiem sztabu szkoleniowego. Aura nie pozwala, żeby trenować na naszym torze, dlatego południe Europy jest w tej chwili oblegane przez wszystkich żużlowców z Polski, nie tylko. Z drugiej strony druga połowa mojego zarządu w tym tygodniu zdaje egzamin adwokacki w Katowicach. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym zaprosić na sezon, który będzie wyjątkowy, mamy taką głęboką nadzieję. Wyjątkowy pod wieloma względami. Pierwszy z nich to sportowy, którego efekt sportowy, który się spodziewamy w sezonie 2013. W efekcie ciężkiej pracy w roku ubiegłym, pracy nad reorganizacją klubu, porządkowaniem spraw organizacyjnych, sportowych, finansowych, udało nam się zbudować drużynę, która w tym roku, jesteśmy przekonani, walczyć będzie o zupełnie inne cele, niż to miało miejsce przez kilka ostatnich sezonów. Mamy drużynę Krzykowi Łabutę, gwiazdę częstochowskiego Speedwaya, odbieńca częstochowskiej publiczności. Mamy Emila Sajfudinowa, dwukrotnego mistrza świata juniorów, piątego zawodnika Grand Prix z ubiegłego sezonu. Mamy Michaela Jensena, aktualnego mistrza świata juniorów, zwycięzcę zeszłorocznego Grand Prix w Bojec. Mamy Runę Holtę, którą wszyscy pamiętamy z występów w Częstochowie. Bardzo go wszyscy lubimy i liczymy na to, że znów pokaże nam VIP-a u nas, jeżdżąc w barwach biało-zielonych. Mamy bardzo talentowaną młodzież, na którą również mocno od ubiegłego roku stawiamy i która czyni systematyczne postępy. To wszystko pozwala nam patrzeć z optymizmem na najbliższy sezon. Jeśli chodzi o nasze cele sportowe, to przyznam szczerze, mierzymy w drugą czwórkę,
stać nam na tą pozycję, którą pozwala z optymizmem czołową czwórkę celować. Ten sukces sportowy, drodzy Państwo, bo takim sukcesem byłaby czołowa czwórka, może nawet miejsce na górze, jest potrzebny nie tylko kibicom Czarnego Sportu w Częstochowie, którzy czekają na sukces od 2003 roku, drodzy Państwo, to już 10 lat, bo okrągła 10 lat, kiedy Włókniarz zdobył ostatnio tytuł mistrza Polski. 10 lat obowiązuje i oczywiście nie obiecuje mistrza Polski w tym roku, ale no, miejmy nadzieję, że ten sukces sportowy przyjdzie. Ten sukces jest potrzebny również zarządowi. Nam udało się bardzo mocno zbudować bardzo solidne podstawy organizacyjne i finansowe spółki, natomiast nie ukrywam, że wciąż prowadzimy rozmowy z kolejnymi potencjalnymi partnerami biznesowymi, aby te rozmowy zakończyły się sukcesem, powodzeniem i przyciągnięciem tych partnerów biznesowych do Włókniarza. Na pewno ten sukces sportowy jest konieczny. Będziemy bardziej obserwowani w tym roku. Mamy nadzieję, że te obserwacje zakończą się podpisaniem dobrych umów dla Włókniarza, dla Częstochowy już na sezon 2013. Rok 2013 to nie tylko wyzwania sportowe, ale również organizacyjne. Państwo doskonale wiecie, 13 lipca w Częstochowie odbędzie się półfinał drużynowego Pucharu Świata. Jest to olbrzymie wyzwanie organizacyjne dla klubu. Myślę, duża nobilitacja, bo to pierwsze zawody od Grand Prix w Chorzowie w 2003 roku, pierwsze zawody tej rangi międzynarodowej nie tylko w Częstochowie, ale także w województwie śląskim. Sukces organizacyjny oraz wysoka frekwencja 13 lipca na pewno otworzy drzwi do organizacji Grand Prix na żużlu, miejmy nadzieję, już od 2014 roku. Szanowni Państwo, ja wiem, że plan jest bardzo napięty, dlatego no, nie będę przedłużał mojego wystąpienia. Jeszcze raz bardzo gorąco zapraszam Państwa na stadion przy ulicy Olsztyńskiej, na Arenę Częstochowa. Jeśli nie 1 kwietnia, to już od kolejnych spotkań. Ja pozwolę sobie na ręce Panu Przewodniczącego po dzisiejszej Radzie Miasta przekazać zaproszenia dla Państwa na rok 2013. Jeszcze raz gorąco wszystkich Państwa zapraszam. Dziękuję. Dziękuję serdecznie panu prezesowi, również za kartetę, ale przede wszystkim za tak optymistyczne zapowiedzi, które zapewne biorą pod uwagę i profesjonalizm i determinację kadry zarządzającej klubem, jakość szkoleniowców, jakość zawodników. Myślę, że te ostrożne deklaracje pana prezesa się ziszczą i może w tym roku będziemy jednym z kandydatów na mistrza Polski. Dobrzego życzę panu prezesowi, klubowi i nam wszystkim. A na najbliższe dni, żeby wiosna astronomiczna kalendarza, w której jesteśmy, stała się jak najszybciej również realną wiosną. Dziękuję serdecznie. Przejdźmy do kolejnego punktu porządku sesji, czyli zmiany w porządku obrad. Mamy złożone propozycje dwie, czyli Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska oraz Komisja Skarbu, czyli dwie komisje proponują zamianę uchwalenie na pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych budynka stanowiących własność gminy miasta Częstochowa wydarzeniu Majowców. To jest druk PTR-15. Druga propozycja już samej Komisji Infrastruktury. Tożsamy wniosek o zmianę na pierwsze czytanie projektu uchwały o określeniu warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości gruntowych na druku PL-16. To są te dwie propozycje, które w pierwszej kolejności będziemy głosować. Bardzo proszę pan radny Maszyniewicz, potem radny Sierczyński. Ja mam propozycję zmiany projektu uchwały w sprawie określenia stosownych zachowania zbywania udziału w spółkach prawa handlowego, czyli projektu na drogu BL1, zmiany na pierwsze czytanie. Chciałem to uzasadnić tym, że jest to na tyle ważny projekt, który na lata ustali zasady zbywania, wnoszenia i cofania udziałów w
słuchajcie, wymaga bardzo głębokiego pochylenia się nad tym, wymaga głębokich konsultacji między wszystkimi klubami, a przede wszystkim bardzo głębokich konsultacji z prawnikami. W tym projekcie, on może nie jest najgorszy, ale jest kilka błędów merytorycznych. Jak myślę, że jest to tak ważny projekt uchwały, że wymaga konsultacji ze wszystkimi klubami. On jest podpisany co prawda przez trzech indywidualnych prawnych. Nie było konsultacji wbrew temu, co było obiecane na poprzedniej sesji. Międzyklubowych nie było konsultacji. Dziękuję. Jeśli w kolejności pan radny Świerczyński, pozwól pan przewodniczący. Tak, ja chciałem odnieść się także do punktu 20, do druku PR15 w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, ponieważ zamierzałem wcześniej składać wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Jednakże uważam, że propozycja komisji, która idzie w kierunku pierwszego czytania, jest jak najbardziej słuszna. W tym miejscu chciałem też zwrócić do pana prezydenta, abyśmy spróbowali w najbliższych tygodniach zrobić takie spotkanie z przedstawicielami klubów odpowiednich wydziałów urzędu miasta i wspólnie pochylić się nad tymi propozycjami, bo wierzę w to głęboko, że jest możliwe wypracowanie rozwiązań, które zadowolą wszystkie strony, w tym także mieszkańców i ich postulatów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także proszę pan radny Grupowski. Przypominam, że dyskutujemy tylko o porządku obrad. Propozycje są. Może każdy z koleżanek i kolegów radnych zabrać głos przeciw danej propozycji, ale nie o dyskusji. Dyskusja będzie właściwie. Bardzo proszę pan przewodniczący Grupowski. Właśnie chciałem zgłosić wniosek przeciwny, jeżeli chodzi o druk uchwały w sprawie cofania, używania akcji udziału w noszeniu akcji, ponieważ ten projekt został złożony w terminie 14 przed dzisiejszą sesją i był opiniowany przez komisję. Na komisjach mogła się dalej odbywać dyskusja. Dokument, który przekazał prezydent dotyczący, ten dokument dotyczy tego projektu. Właściwie można powiedzieć, że ta opinia nic nie wnosi, bo tam mówi się o tym, że trzeba by coś zamienić, bo kolejność jest nie taka, albo też mówi się, że nie wiadomo, co wnioskodawcy mieli na myśli, jeżeli chodzi o aporty, może im chodziło tylko pieniężne czy niepieniężne, nie wiem Państwa, wiadomo, o co chodziło wnioskodawcom, o to, co jest napisane. Każdy aport powyżej 250 tysięcy wartości, zgoda Rady Miasta w tym momencie. Także no ja innych znaczących jakichś tutaj wniosków ze strony prezydenta nie widziałem. Uważam, że sprawa jest niezwykle ważna i że dzisiaj powinna być uchwalona. Dalsze przeciąganie tego, gdybyśmy w trybie pilnym próbowali coś wnieść wczoraj, czy wczoraj, ten projekt leżał w obywatelu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący Grabowski. Przypominam o istocie punktu zmiany. Ponieważ ja byłem wnioskodawcą na obydwu komisjach, zarówno Komisji Infrastruktury, jak i Komisji Skarbu, o to, żeby właśnie druk nr 15 i 16 dzisiaj odbył się jako pierwsze czytanie, uważam, że na druku nr 15, czyli sprzedaż mieszkań, powinniśmy w tym momencie po pierwsze zastanowić się nad tą modyfikacją, dużo rzeczy, bo jest to bardzo istotna uchwała, a także mamy problem, który wynikuje w międzyczasie, czyli mieszkania zakładowe. I tutaj uważam, że moglibyśmy w tym projekcie uchwały dodatkowo wprowadzić punkt, który mógłby ewentualnie spowodować inną modyfikację, jeśli chodzi o mieszkania zakładowe. Na to byłby 16. Brakuje mi do uzasadnienia szczegółowych danych, jakie nieruchomości gruntowe dotyczyłyby tych modyfikat. To pozwoliłoby bardziej i szerzej spojrzeć na te procentowe modyfikaty, które udzielamy. Dlatego myślę, że te dwa punkty moglibyśmy potraktować jako pierwsze czytanie. Co do tego projektu PR1, ja myślę, że kwestia tego, że poprzedni wnioskodawca brał udział
W tym momencie myślę, że podpis ze strony wnioskodawcy jest jak uzasadniony pod tym projektem, który jak widać został złożony. Zresztą też też jestem za tym, żeby dzisiaj ten projekt był głosowany. Dziękuję bardzo. Czy są kolejne zgłoszenia z propozycjami innych zmian porządkowych, ewentualnie dotyczące wniosków Komisji Infrastruktury i Skarbu? Jeżeli nie, przechodzimy do serii głosowań. Bardzo proszę o uruchomienie systemu. W pierwszej kolejności będziemy głosowali wspólny wniosek Komisji Infrastruktury oraz Skarbu, czyli nad propozycją zamiany uchwalenia uchwały na pierwsze czytanie na druku na pierwsze czytanie na druku BR15. Przejdźmy do głosowania, czekamy na BR15 głosujemy w tej chwili. Ale o jest. Bardzo proszę, kto jest za? Dziękuję ślicznie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? A już jednomyślnie 27 głosów za, bez głosów przeciw, sprzeciwów i wstrzymujących się. Dokonaliśmy zmiany. Teraz kolejne głosowanie nad drukiem BR16, czyli kto jest za zamianą uchwalenia na pierwsze czytanie uchwały na druku BR16. Przypominam, warunki bonifikat nieruchomości gruntowej. To jest moment, czekamy, jest system włączony. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jest pełna ilość głosowało. Za jest 10 radnych, przeciw 7, wstrzymało się 10 osób. Wniosek nie uzyskał wymaganych 15 głosów, więc dwóch zmian nie dokonaliśmy. I trzecia proponowana zmiana to jest za zamianą uchwalenia o systemu druk BR1. Kto jest za zamianą tego projektu na pierwsze czytanie? Przypominam, chodzi o uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, zbywania akcji udział. Kto jest za propozycją zamiany na pierwsze czytanie? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wszyscy radni głosowali za 16 głosów, przeciw 10, wstrzymujących się 1. Dokonaliśmy tej zmiany. Na tym kończymy punkt zmiany w porządku obrad. Przejdźmy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad 32 sesji Rady Miasta Częstochowy. Czy ktoś z koleżanek, kolegów ma uwagi, zastrzeżenia czy propozycje poprawek? Jeżeli nie, uruchamiamy system, przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Wszyscy radni głosowali za 24, bez sprzeciwu czy głosów wstrzymujących się przyjęciu protokół. I teraz bardzo proszę pana prezydenta o przedstawienie bieżącej informacji. Szanowni Państwo, zanim przedstawię sprawozdanie działalności, pozwólcie, że w imieniu własnym, ale liczę, że również nas wszystkich tutaj obecnych, pogratuluję obecnemu na sali Andrzejowi Wapczyńskiemu, prezesowi naszego pociągu, tego, że w ostatnim czasie uzyskał tytuł złotego inżyniera na Tarasie. Właśnie takim tytułem. Dziękujemy za. Panie
Przewodniczący, Panowie Radni, Szanowni Państwo, na początek przedstawię informację o stanie finansów miasta. W okresie od 1 stycznia do 15 marca do kasy miasta wpłynęło 212 milionów 537 tysięcy złotych, to jest 20% i 0,52% planowanych dochodów. Z tego z tytułu subwencji miasto uzyskało 84 miliony 708 tysięcy złotych, z tytułu dotacji celowych 37 milionów 115 tysięcy złotych. Dochody własne zostały zrealizowane w wysokości 90 milionów 714 tysięcy złotych, w tym udziały podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości 67 milionów 164 tysiące złotych. Ustalono jest w budżecie plan wydatków miasta w kwocie 1,76 tysięcy złotych, został wykonany w wysokości 184 miliony 852 tysiące złotych, to jest 17,21%. Najwyższe kwotowo wydatki dotyczyły utrzymania szkół i przedszkoli, na które przeznaczono 81 milionów 922 tysiące złotych, utrzymania MOPS-u i placówek opieki społecznej 26 milionów 143 tysiące złotych, utrzymania dróg 21 milionów 608 tysięcy złotych, Krajowego Urzędu Pracy 5 milionów 292 tysiące złotych, Komendy Miejskiej Straży Pożarnej, która otrzymała 3 miliony 951 tysięcy złotych, Realizacja zadań Urzędu Miasta i jednostek podległych 45 milionów 936 tysięcy złotych. Do 15 marca bieżącego roku z budżetu miasta zostały spłacone zgodnie z terminami kredyty i pożyczki w kwocie 2 milionów 607 tysięcy 216 złotych i odsetki w kwocie 3 miliony 362 tysiące 76 złotych, łącznie 5 milionów 969 tysięcy 292 złotych. Wysoka Rado, omówię teraz krótko w porządku chronologicznym wydarzenia, w których uczestniczyłem ja oraz przedstawiciele z miasta. 1 marca byłem kibicem gali sportu w walki Fight Night 4 zorganizowanej w hali Częstochowa na Zawodziu. Impreza była pierwszą z trzech gal sportu walki, jakie znalazły się w marcowym kalendarzu częstochowskich wydarzeń sportowych. W dniach 1-2 marca oraz 1 w Częstochowskim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyły się dni otwarte. W ich trakcie mieszkańcy Częstochowy mogli zapoznać się z ofertą lokalnych organizacji pozarządowych, dowiedzieć się, w jakich dziedzinach życia działają, jakie korzyści przynoszą mieszkańcy naszego miasta. Przede wszystkim jednak częstochowianie mogli skorzystać z darmowych warsztatów zorganizowanych specjalnie dla nich przez NGOsy. 5 marca wziąłem udział w konferencji prasowej poświęconej konsultacjom społecznym na temat określenia zasad ruchu kołowego w 3 Alei Najświętszej Marii Panny. To ważny temat dla mieszkańców Częstochowy, dlatego zależy nam, każdy mógł wypowiedzieć się w tej sprawie i zaproponować najlepsze rozwiązanie. Wysoka Rado, 6 marca wziąłem udział w nadzwyczajnej sesji Rady Miasta poświęconej ustaleniu metody i stawki za system gospodarowania odpadami. Dziękuję, że Radzie Miasta udało się podjąć tę ważną decyzję. Wysoka Rado, 7 marca mój zastępca Mirosław Soborak uczestniczył w kolejnym spotkaniu z przedsiębiorcami budynku Polskiego Parku Przemysłowego Technologicznego. Tematem były praktyczne aspekty zwolnień z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji w Częstochowie. 11 marca w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie w sprawie planowanej reorganizacji częstochowskiego oddziału Tauron Dystrybucja S.A. Uczestniczył w nim mój zastępca Przemysław Oferski. Wówczas zadeklarowaliśmy wolę zorganizowania kolejnego spotkania w tej sprawie ze stroną społeczną, parlamentarzystami i samorządowcami ziemi częstochowskiej. Przedwczoraj takie spotkanie się odbyło. Tego samego dnia zastępca Mirosław Soborak wziął udział w seminarium inaugurującym 2-letni projekt rozwój kształcenia w turystyce realizowany w ramach współpracy miast bliźniaczych Częstochowy i Oren Patiku. Podczas seminarium omówiono najważniejsze działania i cele projektu, zaprezentowano publiczności partnerów projektu oraz przybliżono system kształcenia specjalistów w zakresie obsługi ruchu turystycznego na obu krajach. Projekt współfinansowany jest z programu Uczenie się przez całe życie, Comenius, partnerskie projekty
Reggio i ma na celu m.in. wymianę informacji na temat dobrych praktyk w kształceniu w dziedzinie turystyki pomiędzy obydwoma miastami, zaangażowanie studentów, turystów i przedsiębiorców wokół miasta, zdefiniowaniu nowego modelu kształcenia bardziej dostosowanego do realiów turystyki. 12 marca weszła w życie uchwała Rady Miasta, która umożliwia kolejne zwolnienia z podatku od nieruchomości, tym razem dla firm wykorzystujących innowacyjne technologie. Przypomnę, że to już trzecia uchwała umożliwiająca ulgi dla przedsiębiorców, których podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest utworzenie nowych miejsc pracy. Wcześniejsze uchwały dotyczące zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis oraz pomocy regionalnej zostały tutaj wcześniej. Dziękuję szanowny Państwu radnym za przyjęcie tych uchwał korzystnych dla przedsiębiorców. Wyrastamy na najbardziej postępowy i przychylny dla biznesu samorząd. Wysoka Rado, w latach dniach 12-15 marca reprezentowałem Częstochowę na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji 2013 w Cannes. To jedno z największych, najbardziej prestiżowych targów inwestycyjnych w Europie i na świecie. Targi w Cannes to miejsce corocznych spotkań profesjonalistów zajmujących się rynkiem nieruchomości. Tegoroczna edycja targów zgromadziła około 20 tysięcy uczestników oraz niemal 4,5 tysiąca inwestorów z ponad 85 krajów świata. Udział miasta miał charakter stacjonarny, ponieważ mieliśmy tam swoje stoisko. Promocja Częstochowy, oprócz reprezentacji i dystrybucji materiałów informacyjnych, obejmowała bezpośrednie spotkania z wybranymi inwestorami oraz udział w konferencjach biznesowych. W ofercie inwestycyjnej miasta akcentowane były głównie tereny inwestycyjne przy DK1 w pobliżu planowania inwestycji IKEA, poprzemysłowe tereny spółki operatora RP, działka gminna na różni kolejne Świętszej Marii Panny i ulicy Popiełuszki, teren Parku Lisiniec oraz pozostałe tereny promowane m.in. na gospodarczej stronie internetowej Częstochowy. Przypomnę, że promocja inwestycyjna Częstochowy jest realizowana w ramach projektu Zainwestuj w Częstochowie w 85% finansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Szanowni Państwo, w związku z wyborem nowej głowy Kościoła Powszechnego pozwoliłem sobie wysłać papieżowi Franciszkowi w imieniu miasta Częstochowy i całej naszej społeczności gratulacje i życzenia. W liście m.in. wyraziłem nadzieję, że w przypadku wizyty w Polsce Ojciec Święty śladem swoich poprzedników odwiedzi także nasze miasto. Wysoka Rada 18 marca wziąłem udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym organizacji ruchu kołowego Trzeciej Alei. Uczestniczyli w nim m.in. mieszkańcy Częstochowy, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Trzeciej Alei na Pierwszej Małej Panny, członkowie Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej oraz przedstawiciel Miejskiego Zarządu Dróg Transportu, Policji i Straży Siedlskiej. Podczas spotkania szczerze wypełnionej mieszkańcami sali ratusza udało się wybrać trzy zróżnicowane warianty rozwiązań ruchu w Trzeciej Alei na Pierwszej Małej Panny, które zostaną umieszczone w ankiecie. Ankiety będą dostępne dla wszystkich mieszkańców od 25 marca, m.in. informacji o Górnym Urzędzie Miasta oraz Biurze Inicjatyw Lokalnych i Administracji Społecznej. 19 marca wraz z moim następcą Jarosławem Sonorakiem wziąłem udział w kolejnym spotkaniu w sprawie planowanej reorganizacji Częstochowskiego Oddziału Halo Dystrybucja S.A. Te zmiany grożą uchwaleniem naszego miasta roli energetycznego ośrodka przesyłowego w naszym subregionalnym. Uczestnicy spotkania m.in. czeskowscy parlamentarzyści i związkowcy branży energetycznej opowiadali się za wspólnym działaniem przeciwko planom marginalizacji częstowskiej energii. Na spotkaniu zorganizowanym przez przewodniczącego Rady Miasta Wysława Polskiego zaproszeni zostali także przedstawiciele Tauronu. Nie dotarli jednak do urzędu. Podczas spotkania postanowiliśmy, że podejmiemy wszelkie działania o ochronie częstowskiej energetyki, blokując na rzecz utrzymania obecnego statusu oddziału. 20 marca mój zastępca Mirosław Sobora wziął udział w trzecim już spotkaniu studyjnym, tym razem we Wrocławiu. Pierwsze odbyło się 19 listopada w Katowicach, a drugie w Warszawie 27 lutego. W ramach projektu Zainwestuj w Częstochowę w spotkaniu, w którym zaprezentowano walory gospodarcze miasta i naszą ofertę inwestycyjną, wzięli udział m.in. inwestorzy branży nieruchomości,
instytucje finansujące projekty inwestycyjne, firmy budowlane, realizujące projekty o dużej wartości, przedstawiciele organizacji przedsiębiorców. Szanowni Państwo, w najbliższą sobotę, 23 marca, zapraszam wszystkich do hali Częstochowa na Zawodziu na galę bokserską Moja Boxing Night z udziałem czołowych wyjściarzy. Warto obejrzeć ich akcji na żywo. Ci, którym się nie uda, będą mieli okazję zobaczyć poprzez to generalne dane w szczególności. Może pan radny już się nie może doczekać tej gali. W związku z tym pozwolę mu się emocjonować. Ci, którym nie uda się, aby mieli okazję zobaczyć częstochowską galę na żywo, odsyłam do relacji w telewizji stacji Polsat Sport i na otwartym Polsacie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję uprzejmie. Przypominam, za parę minut jest punkt pytania radnych. I również, że do drugiej, być może przy dużej samodyscyplinie uda nam się może zakończyć sesję, a nie tylko przerwę robić. Bardzo proszę o zgłoszenia, a dotyczące oczywiście informacji bieżącej pana prezydenta. Proszę pan radny Kraszczyk, potem pan radny Zający. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, mówił pan o licznych zwolnieniach dla przedsiębiorców. Przedstawił też pan raport do przewodniczącego rady. Zostaliśmy poinformowani o zwolnieniach od podatku od nieruchomości w ramach programu pomocy de minimis na tworzenie nowej miejsc pracy. I w efekcie zwolnionych zostało 5 firm na kwotę 181 tysięcy złotych i zostało utworzonych 28 miejsc pracy. Myślę, że warto by było wiedzieć, jakie firmy zostały zwolnione i w jakim okresie te zwolnienia były, czy to jest za rok cały przeliczone te 5 firm, czy zgłosiły chętnie i jakie to są firmy. Czy czasami się nie okaże, że powiedzmy zwalnialiśmy jakieś dyskonty albo jakieś markety, ja dlatego chcę się upewnić, czy jest to właśnie respektowane wszystko i jakie firmy są takie, chciałbym tę informację. Dziękuję bardzo. Czy od razu, czy po serii pytań? W tym konkretnym przypadku poproszę o możliwość odpowiedzi już. Szanowni Państwo radni, to pytanie i odpowiedź na to pytanie była przedmiotem konferencji prasowej, na której to konferencji prasowej były obecne firmy, które uzyskały te zwolnienia. Mało tego, dziennikarze mogli jeszcze zadać pytanie właśnie w tym. Przypominam, że ta konferencja prasowa odbyła się mniej więcej w czasie, kiedy dyskutowaliśmy nad budżetem. No, radni nie są zaproszeni na konferencje prasowe, chyba że to też do spraw związanych z funkcjonowaniem rady. Natomiast to było specjalnie przed dyskusją na temat budżetu, żebyście Państwo radni mogli poczytać o wszystkich mediach częstochowskich, jakie są efekty uchwalonych przez Was wcześniej ulg i zwolnień. Możemy oczywiście te zestawienia związane z nazwami firm, ilością pracowników, to co podawaliśmy na konferencji prasowej wszystkim mieszkańcom Częstochowy, specjalnie odpowiedź na to pytanie również udzielić tych informacji szczegółowych. Natomiast tu chciałbym tylko dodać, że tych zwolnień jest więcej niż pan radny mówi i na większą kwotę i dotyczącą większej ilości firm i dotyczącą większej ilości zatrudnionych osób, ale to oczywiście ten materiał przekażę. Jeżeli pan przewodniczący Komisji Praworządności, to troszeczkę złamę regulamin, udzielając głosu panu radnemu Kaczykowi. Odpowiedź padła, ale sprawa jest wyjątkowo ważna. Bardzo proszę tylko wyjaśnić dyskusję, bo takie pytanie, odpowiedź była, także wyjątkowo jeszcze. Dziękuję bardzo, ale panie prezydencie, to wypadałoby, abyśmy uzyskiwali pełne informacje, bo tutaj było zaznaczone, że się ciekawe, co pan prezydent teraz się dowiaduje, że ich jest znacznie większa liczba, na większą kwotę, by uzupełniać te dane, kiedy może w takim raporcie podawać nazwy firm, jakie zostały zwolnione, jako realizacja pan prezydentowa, żeby uczestniczył w konferencjach prasowych, a wypadałoby, aby Rada Miasta, która przyjmowała te projekty, uchwały, dowiadywała się z o pewnych informacjach, o pewnych rozstrzygnięciach, tylko po prostu w takim piśmie, które pan prezydent przesłał, bo ono jest dla nas pewnym sukcesem. Przedsiębiorców składali na licytację, a warto by było uzupełnić, jakie są to faktyczne informacje, to co byłby bardzo znacznie większe i żeby
to wszystko było ujęte. To jest pismo z 7 lata, czyli jest praktycznie tak czarny. Dziękuję. Przypomina panu przewodniczącemu Krawczykowi, że jest to w zasadzie interpelacja za jeden punkt, aczkolwiek bardzo proszę, pan przewodniczący. Dziękuję bardzo, przewodniczący. Panie prezydencie, dzisiaj jest pierwszy dzień wiosny. Pana informacji usłyszałem czegoś, czym się zajęła młodzież ze szkół plastycznych. Ja dopiero dzisiaj organizuję kapelę Kultura się nie boli, a mówił pastor przewodnik kapelniku jest kupa. Chcą odkupić miasto od przychodów oraz odkupy niepotrzebnej rzeczy. Chciałbym wiedzieć, jakie. Zdaję sobie sprawę, że to może być pani interpelacja, ale jakie czynności podejmuje miasto, pan jako prezydent, ażeby w mieście zapanował większy ład i porządek i żeby jak co roku nie wychodzimy z tego śniegu przemyśleć. Dziękuję. Dziękuję. Czy są dalsze pytania? Bardzo proszę pana prezydenta, być może o zamiarze powołania głównego kupnego, ale bardzo proszę pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja bieżąca przewodniczącego Rady Miasta za okres od 28 lutego do dnia dzisiejszego. 28 lutego uczestniczyłem w spotkaniu z okazji zakończenia pracy prezesa Marka Wojtasika, wieloletniego prezesa, na stanowisku prezesa zarządu spółki PSS Jedność w Częstochowie. W dniach 1 i 2 marca odbywały się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W uroczystościach uczestniczył wiceprzewodniczący Jerzy Nowakowski. 1 marca również wielu radnych, również i ja, zresztą wielu radnych uczestniczyło w innych imprezach, czasami bardzo licznie. 1 marca uczestniczyłem w hali sportu walki, która odbyła się w hali sportowej w Szubicy w Różnowie. 9 marca również tymi dwoma radnymi uczestniczyłem z głównego początku w pogrzebie byłego wiceprzewodniczącego m.in. Rady Miasta Adama Panaszkiewicza, pochowanego na nasz wniosek i decyzja prezydenta miasta, ale i zasłużony cmentarz komunalny. Również 9 marca odbyło się spotkanie organizowane przez CGM Jasz z okazji Dnia Kobiet, a i rozpoczęcia sezonu. W dniach 11 i 13 marca uczestniczyłem w spotkaniach i przywitaniu, jak również w kolacji pożegnalnej delegacją z Portugalii, koncertem z miasta Chłonem, Ogrem, inaugurującymi projekt rozwój kształcenia w turystyce, dzieci, klima, miasta. Przede wszystkim w dniu 11 marca uczestniczyłem w uroczystości nadania profesorowi zwyczajnemu, doktorowi habilitowanemu mianowanemu w imieniu oficjalnego doktora honoris causa Politechniki Częstochowskiej. W dniu 13 marca również obchodem 20-lecia domu dziennego pobytu dla osób z pośrednictwem umysłowym w Szubicy Osza 71. 14 marca uczestniczyłem w spotkaniu Komitetu Organizacyjnego Stulecia Szpitala imienia Rydziela. 15 marca spotkanie Stowarzyszenia Pokolenia Prezentujących Dorobek i Osiągnięcia Polskich Sympatyków Stowarzyszenia. 16 marca uroczystość żądania 24. Międzynarodowych Mistrzostw Polski Unii Wielkiej. Ta uroczystość była zorganizowana przede wszystkim przez radnego Łukasza Wawlica z udziałem bodaj 500 zawodników. 550 pokoje pan radny. Bardzo to fajnie wyglądało. Zawsze miał kilkuletnie bijące się z wszystkimi zasadami też. Dziewczynki ma tak fajne, ale również bardzo dorosłych zawodników. Również pan radny Pawlic wziął pan udział w zorganizowaniu wspomnianej wcześniej przeze mnie spotkania pomocy za co.
również 16 marca uczestniczyłem w naszej filharmonii w gali w Jubileuszowie z okazji 20-lecia powstania Stowarzyszenia Ostrych. 15 marca uczestniczyłem w uroczystości z okazji imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Również 19 marca spotkanie stałone. Szczegóły tego spotkania przedstawił ktoś o panie prezydent wczoraj, 19 marca uczestniczyłem w spotkaniu wielkanocnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Akademii Polonijnej w Częstochowie. Przypominam, że przekazałem Państwu sprawozdanie z realizacji zakresu wspierania rodziny, sprawozdanie naszego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z efektu pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2012, sprawozdanie w sprawie zwłaszcza zwrotu nieruchomości w ramach programu pomocy dla de minimis, dla zatworzenia nowej administracji. Informacje dotyczące udzielenia wsparcia należności obywatelskich i jednocześnie kolejny raz przypominam, żeby nas nie spotkały się, żeby dokończenie do dosyć nieprzyjemnych konsekwencji, żebyśmy się przygotowywali do złożenia poświadczeń do końca kwietnia, piątka jest nieprzekraczany, informacje wiszą. No, również kabinet nasz odpowiedzialny naczelnik Tomasz Nowak będzie kolejnym radnym. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego naszemu klubowi i przy okazji dołączając się do niewątpliwie bardzo zasłużonego tytułu złotego inżyniera dla naszego bardzo znanego, dającego nam poczucie bezpieczeństwa co do przyszłości firmy wodociągi, które jesteśmy współwłaścicielem. Dziękuję bardzo. Nie ma pytań. Przechodzimy do punktu pytania radnych. Bardzo proszę w kolejności radny Markowski i radny Markowski. Radny Markowski, Maranda, Nowakowski, Roma, radna Kocik i radny Świecicki. Bardzo proszę pana radnego Markowskiego. Panie prezydencie, ja trochę powiedzmy szczerze z uporem maniaka wracam do jednej inwestycji. Konkretnie chodzi mi o ulicę Warszawy. Po raz czwarty czy piąty próbuję usłyszeć informacje. Wiemy już teraz, że tak naprawdę byliśmy, prawie witaliśmy się z Gąską odnośnie środków unijnych. No niestety nie udało nam się na tę inwestycję otrzymać tych środków. Mimo zapewnień, mimo tego, że właściwie ta inwestycja już jest przesądzona. Teraz na ostatniej komisji słyszę, jak pani dyrektor również pełna optymizmu mówi, no nie udało się, są przetargi, ale w czerwcu czy w lipcu aplikujemy, teraz już na pewno dostaniemy. Ja chciałem zapytać tak, oczywiście po raz kolejny, myślę, że wszyscy jak tu siedzimy trzymamy kciuki, żeby te środki dostać. To nie jest jakiś tam zarzut do pana prezydenta, bo tak naprawdę no, tych środków miastu nie ma, ale chciałem zapytać o rzecz następującą. Czy w sytuacji, kiedy nie dostaniemy odpukać tych środków w lipcu czy w czerwcu, czy zarząd dróg, pan prezydent, macie koncepcję, co zrobić z inwestycją pod tytułem Warszawska-Ręcińska? Bo myślę, że wszyscy wiemy, że ta droga jest bardzo ważna, nie tylko dla Częstochowy, ale i dla regionu. A tu już niestety nie da się po prostu przyjechać. Chcę podkreślić, że znowu był wypadek śmiertelny, bo już w tej chwili jeżdżą z slalomami. Nie ma chodników i tak naprawdę, jeśli się by nie udało, ja sądzę, że musimy wypracować jakąś koncepcję, aby tą drogę poprawić. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że nie mamy na tyle środków, żeby ją budować od podstaw, ale coś z tym musimy zrobić, panie prezydencie.
bardzo proszę, bo uważam, że tak następna rada nie da się odkładać tej inwestycji. Niech ona będzie może w etapach, niech ona może będzie w tej chwili próba naprawiania tych najgorszych ubytków, ale coś z tą drogą musimy zrobić. Dziękuję. Bardzo proszę, pan radny Marat. Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Najbliższą sobotę Częstochowa, jak wiele miast na świecie, będzie uczestniczyła w akcji Godzina dla Ziemi. Wśród budynków ekipowanych do udziału w tej akcji w Częstochowie znalazły się takie budynki jak Filharmonia Częstochowska, Ratusz Miejski oraz Miejska Galeria Sztuki. Wydaje mi się, panie prezydencie, że wybór tych budynków był niefortunny. Filharmonia Częstochowska jest iluminowana tylko w czasie uroczystości, nie jest iluminowana elewacji tego budynku na co dzień. Podobnie ratusz w czasie świetności iluminacyjnej, jeżeli mogę tak powiedzieć, ma już za sobą, nie widziałem nigdy iluminacji Miejskiej Galerii Sztuki. Pytam, czy jest możliwość refleksji na ten temat i wytypowania innych budynków miejskich, które są doświetlone, żeby ta akcja przyniosła oczekiwane efekty, na przykład iluminowanych budynków Urzędu Miasta. Dziękuję. Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, pytam w imieniu przewodniczącego Rady Dzielnicy Grabówka, który jest tutaj na sali, o budowę chodnika ulicy Ikara. Ja rozmawiałam z naszym Sikorą, mówił, że są to zadania niewygasające, ale po prostu boimy się, wspólnie się boimy, że będzie podobna sytuacja jak z chodnikiem ulicy Warszawskiej. 2-3 lata i są tam dziury, doły, piach, wypadki i tak dalej. Także prosimy o dopilnowanie tej inwestycji. Wiemy, że są to bariery jakieś pogodowe, ale w tej chwili już pogoda, mamy pierwszy dzień wiosny. Prosimy o dopilnowanie budowy chodnika ulicy Ikara. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącego klubu Popiół, pana Radnego. Panie przewodniczący, tak się pan pośpieszył z takim. Panie prezydencie, mam dwa pytania. Chciałbym zacząć odnośnie odpowiedzi na moją interpelację odnośnie tworzenia szkoły, możliwości tworzenia szkoły sportowej. Otrzymałem od państwa odpowiedź. Mimo wszystko chciałbym pana prezydenta przekonywać do tego pomysłu. Moim zamiarem na pewno nie jest, zdaję sobie sprawę z realiów, że nie utworzymy tego na pewno w ciągu najbliższego roku, ale sam pomysł odnośnie szkoły sportowej myślę, że jest naprawdę wart rozważenia i rozciągnięcia go w latach i dobrego przygotowania, ponieważ tak jak to wygląda teraz, czyli dzielenie tych klas sportowych i rozdzielanie po jednej na przykład jakiejś szkole. Ja wiem, że jest wiele szkół, które naprawdę fajnie funkcjonują ze szkołą sportową, chociażby ale jest kwestia naprawdę nowej szkoły sportowej i myślę, i ten pomysł, ja bym się na pewno na nim nie opierał odnośnie szkoły w Andersie i wykorzystania hali sportowej, bo wszyscy sobie zdają, panie prezydencie, sprawę, że ta hala w godzinach dopołudniowych nie będzie wykorzystana. I tutaj się nie czarujmy i chodźmy, nie wiem, stawali na głowie to zagospodarowanie tego terenu. Dlatego myślę, że warto jest pomyśleć i zgodzić się na pomysł tworzenia szkoły sportowej i rozciągnąć go w czasie, stworzyć tam dobrą infrastrukturę, tak żeby to działało z prawdziwego zdarzenia. Rozmawialiśmy na ostatniej Komisji Edukacji i słyszałem również, że jest pomysł prywatnej szkoły. Ja tego nie reguluję i my tutaj do tego nie mamy żadnych instrumentów, żeby to blokować. Jeżeli prywatny przedsiębiorca będzie chciał taką szkołę stworzyć, to jak najbardziej, ale idąc myślą pana naczelnika Stefaniaka, chociażby ze szkołami policyjnymi, gdzie chcemy, żeby subwencja została u nas, ja bym poszedł tą samą drogą. Taka szkoła z prawdziwego zdarzenia, panie prezydencie, myślę, że na pewno by spowodowała duże zainteresowanie w regionie. Chyba również pomoc ministerstwa, bo już od 2 lat ustalenia tego 3-letniego cyklu na pewno by nam się opłaciła. Natomiast dostałem od państwa odpowiedź
No jest to tak trochę nieuprzejme, że no, zdaję sobie sprawę, że jaką my decyzję podjęliśmy odnośnie wygaszenia zamiaru likwidacji liceów ogólnokształcących, ale robiliśmy to po to, i to jest też Państwa wobec, żeby uprofilować szkoły. Tak, tak, już kończę, żeby uprofilować szkoły, więc to się świetnie wpisuje ten pomysł utworzenia szkoły sportowej. Drugie moje pytanie jest do liczb prasowych. Wiemy odnośnie kłopotów z transportem dla niepełnosprawnych. Chciałbym zapytać, bo przeczytałem, że jest raport NIK-u, który kwestionuje ten transport i są jakieś zarzuty. Chciałbym tutaj usłyszeć odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Radna Brak. Dziękuję. Panie Prezydencie, zaczął się czas zapisywania dzieci do przedszkoli. Chciałabym się dowiedzieć, jakie kryteria przyjęć obowiązują. Dowiedziałam się również, że niektórzy dyrektorzy szkół twierdzą, że nie mają żadnego wpływu na przyjęcia dzieci do przedszkola, natomiast ma wpływ na to Urząd Miasta. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny Krzysztof Sieczyński. Czy mogę prosić o materiał fotograficzny, ponieważ niedawno rozpoczęła się przebudowa ulicy Iłakowiczównej. Co widać na zdjęciu i co bardzo mnie cieszy i na pewno mieszkańców także, że ta przebudowa się rozpoczęła. Natomiast ta przebudowa ulicy Makowiczówny to fragment większej inwestycji pod nazwą przebudowa Placu Ogólnopolskich z przyległymi ulicami, także z fragmentami ulic Lipkiewicza i Wiosowskiego. I jeszcze jesienią ubiegłego roku, odpowiedział na interpelację, pan prezydent gwarantował, że ta inwestycja będzie wykonana w całości. Natomiast to, co widzimy już tutaj na kolejnym zdjęciu i na trzech następnych, to ulica Witkiewicza, która właśnie miała być w ramach tej przebudowy robiona. Tutaj obok znajduje się przedszkole, tutaj były zaplanowane parkingi, ulica i tak dalej. W związku z tym chciałbym zapytać, kiedy ewentualnie można się spodziewać dokończenia tej inwestycji, tak aby ona objęła także fragmenty ulic Witkiewicza i Osowskiego, zwłaszcza tutaj Witkiewicza, okolic bardzo uczęszczanych przedszkola. I drugie pytanie dotyczy, jeżeli mogę kolejne pytanie prosić, dotyczy przebudowy Alei Pokoju. Ponieważ w odpowiedzi na interpelację także uzyskałem informację, że ta przebudowa Alei Pokoju obejmie także ciągi piesze. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, aby przy okazji tej przebudowy nie przegapić pewnych elementów, które potem nigdy mogą nie zostać zrobione. Ponieważ pomiędzy blokami Alei Pokoju są takie łączniki, chodniki, więc moje pytanie jest takie, czy te łączniki też są objęte tą przebudową? Bo możemy zrobić główny ciąg pieszy, chodnik na zapleczu Alei Pokoju jest zrobiony przez pan wspólnoty mieszkaniowe. I po prostu chodzi o to, żeby nie zostawić takich niespodzianych fragmentów, jak mogę kolejne kontrolaty godzin. Przy okazji tak dużej inwestycji, bo potem przez wiele lat może się okazać, że nie będzie pieniędzy, nie będzie woli, żeby te fragmenty zrobić. Proszę jeszcze dalej. I także przy okazji kolejne zdjęcie. I także przy okazji przebudowy Alei Pokoju chciałbym tutaj zwrócić uwagę na fragment już pod koniec Alei Pokoju, ale to jest ciągle Aleja Pokoju, długość bloku Aleja Pokoju 15/17, to będzie na kolejnej fotografii. O, tutaj mamy dwa chodniki. Uważam, że słuszne byłoby, jeżeli robimy już Aleję Pokoju, to po drugiej stronie jest też wokół Aleja Pokoju 14, będzie też robiona przebudowa, żeby to zrobić kompleksowo, żeby do tego później nie wracać. Notabene to zdjęcie zostało wykonane wczoraj, żeby zwrócić uwagę na ten chodnik, który nie jest odśnieżony, a powinien być odśnieżony. Znaczy ten chodnik tam jest pod tym śniegiem, także no nie wiem, czy Straż Miejska może się zainteresować, ale chyba to nie wiem, Miejski Zarząd Dróg powinien ten chodnik odśnieżyć. Jeszcze na kolejnym zdjęciu jest drugi chodnik, który ten fragment jakby domyka. No i chciałbym zwrócić uwagę panu prezydentowi, że jeżeli robimy tak dużą inwestycję, jak przebudowa Alei Pokoju, żeby nie przegapić pewnych detali, które są bardzo tutaj istotne. Minuta. Tak, i ostatnia kwestia. Także osoby niepełnosprawne zgłaszają się do mnie z terenu dzielnicy i proszą o rozważenie możliwości wykonania jednak tych ciągów pieszych, tych głównych, z nawierzchni asfaltowej, tak jak to było do tej pory, ponieważ jest to duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Krawczyk.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, jeszcze w nawiązaniu do wspomnienia pana Wyszyńskiego, tam na jednym ze zdjęć widzieliśmy odsunięty kanał, a jest tam niedaleko przedszkole. Myślę, że warto by było to w jakiś sposób naprawić w miarę szybko, żeby nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Natomiast ja mam pytanie dotyczące sprawy, którą poruszałem na poprzedniej kwestii sesji. Chodzi dokładnie o ulicę Przybyszewskiego i Daniłowskiego. Tam w tej chwili działania podjęły różne służby, nie tylko miejskie. Faktycznie stwierdzono wiele naruszeń, zagrożeń pożarowych. Sanepid też zakwestionował pewne sprawy. Natomiast firma, tak jak funkcjonowała, tak funkcjonuje. Trochę tylko sytuacja się polepszyła. Myślę, że też warto byłoby, aby ze strony miasta, a dokładnie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu, dokonać reorganizacji ruchu drogowego. Z jednej strony jest znak B18 ograniczający masę rzeczywistą do 10 ton, natomiast z drugiej strony tamtej części od ulicy Przybyszewskiego nie ma, więc ten samochód może pod tą firmę praktycznie podjeżdżać ciężkimi, tak, samochody ciężarowe mogą podjeżdżać pod firmę i mimo wszystko w jakiś sposób łamać te przepisy. Dlatego bardzo bym prosił, aby MZD1 wykonał zmianę organizacji ruchu i także spróbował ograniczyć tonaż tak, aby ograniczyć wjazd naprawdę dużych i przeładowanych samochodów. Miejmy nadzieję, że tam nie dojdzie do jakichś sytuacji ekstremalnych, do pożarów, ponieważ te wszystkie marty leżą na zewnątrz. Prosiłbym także tutaj pana prezydenta i dyrekcję MZD, aby współpracowała razem właśnie w tej sprawie także z policją, aby przeprowadzić tam skuteczne kontrole i próbować karać na bieżąco wszystkich tych, którzy będą łamali przepisy, ponieważ Straż Miejska nie ma wystarczających kompetencji, aby powiedzmy takie wyglądają drugie czerwiska. Więc bardzo bym prosił o to w tej kwestii także z dłuższej interpelacji. Ja teraz proszę o aktywność pana przewodniczącego Grodzkiego. Proszę o wskazanie propozycji miejsca, które mogłoby nosić imię Adama Banaszkiewicza. Myślę, że ten wybitny samorządowiec zasłużył na specjalne honorowanie. Miałbym prośbę do pana prezydenta, żeby jakieś propozycje zgłosić, jeżeli chodzi o jakieś ulice, place, może, tak żebyśmy wspólnie mogli to ustalić. Zresztą propozycja prezydenta pochowania Adama Banaszkiewicza, ale jest zgłoszona na cmentarzu komunalnym, świadczy o tym, że ten samorządowiec jest doceniany przez różne środowiska. Drugie moje pytanie dotyczy wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Panie prezydencie, o jakie nieprawidłowości przy przekazywaniu dzieci z tej placówki chodzi w informacjach, które dobiegają z Urzędu Wojewódzkiego? Wiemy o tym, że wojewoda zgłasza tutaj zastrzeżenia. Mowa jest właśnie o nieprawidłowościach. Ja bym prosił pana prezydenta, bo to jest niezwykle ważna sprawa, o szczegółowe wyjaśnienie. Ja tutaj szereg pytań zadam jeszcze w innym trybie, natomiast no, to, co się dzieje, to, co przez miasto jest narzucane w wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej, to jest całkowicie nie do przyjęcia. To nam jeden przykład. Kazano opróżnić pierwsze piętro w budynku przy ulicy Legionów, w jednym z dwóch budynków, które zajmuje ta wielofunkcyjna placówka, bo był jakiś pomysł tam mieszkań socjalnych, przez jakiś czas potem prezydent się z tego wycofał, a te pomieszczenia puste stoją sobie niewykorzystane. To odpowie za marnotrawstwo tej powierzchni, która tam jest niewykorzystana. Natomiast podopieczni są ściśnięci na pierwszym poziomie i no, czemu to wszystko służy? Kolejne takie może jeszcze tylko przykład pytania. Jak jest przygotowany budynek na ulicy Ludowej do przyjmowania podopiecznych z tej placówki? Tam ma być chyba 14 osób, a są bodaj dwie toalety, bo to jest budynek po prostu jednorodzinny, który kiedyś był zamieszkiwany przez rodzinę. Czy
to w tych zmianach o to chodzi właśnie, żeby powstało takie, takie bezsensowne decyzje, które były podejmowane. Już nie mówiąc o tym, że z pracownikami wieloletnimi tej placówki po prostu nikt nie rozmawia, ale ten styl znamy i z Młodzieżowego Domu Kultury, i z różnych innych miejsc, gdzie po prostu no nie ma konsultacji społecznych, można powiedzieć, żadnych konsultacji społecznych prowadzonych w różnych sprawach, bo pan prezydent decyduje. No a potem mamy takie kwiaty, właśnie jak... Pytanie, nie wolno rozmawiać. Dobrze, panie przewodniczący, żeby pan z równą gorliwością odbierał głos swoim radnym ze swojego klubu, to bym nic nie powiedział, natomiast pan wykazuje szczególną gorliwość w odniesieniu do mnie, no ale widocznie taka pana rola. Ale pan zawsze mówi, a nie zadaje pytania. Dziękuję bardzo. Proszę, pan przewodniczący Gawroński. Panie prezydencie, zwróciłem się do pana z interpelacją w sprawie tego, żeby miasto jakby pośredniczyło w takiej ofercie dotyczącej tego bankomatu w Dziewicy Zawodzie. Tam jest takich tysięcy osób, hala z bankoma to jest jedna możliwość, ale to nie tylko to. Być może dzięki zainteresowaniu, które by państwo złożyli w formie jakiejś oferty albo w formie w ogóle zainteresowania, moglibyśmy za darmo mieszkańcom ten problem załatwić, ponieważ żeby skorzystać z bankomatu, muszą dojeżdżać do centrum miasta, co wiadomo jest utrudnione. I druga moja prośba, panie prezydencie, to mieszkańcy skarżą się, że mają utrudniony dostęp do pana. Piszą pismo, że chcą się z panem spotkać, bo nie spotkają się z wiceprezydentem. Następnie pisząc kolejne pismo, bo już po rozmowie z wiceprezydentem chcą się znowu spotkać, z panem znowu są kierowani do wiceprezydenta. Czyli można określić jakiegoś trybu, że skoro już ktoś rozmawiał ze służbami, to nie mógłby bezpośrednio, wtedy za drugim razem już bezpośrednio do pana trafić. Bo kółko się zamyka i tak naprawdę okazuje się, że właściwie nie ma trybu, w którym mieszkańc może się z panem spotkać. Dziękuję. Bardzo proszę panią radną Salgierę. Szanowny panie prezydencie, chciałabym zapytać, zadać pytanie odnośnie e-przewodnika, aplikacji mobilnej, o którą wnioskowałam do budżetu. Chciałabym zapytać, czy jest kwestia zawarta w mojej interpelacji co do funkcjonalności, czyli użycia kodów QR w poszerzonej rzeczywistości, audioprzewodników, czy funkcji gry miejskiej w postaci na przykład Częstochowy, zwiedzenia Częstochowy oczami znanych postaci miejskich, jak na przykład Heidi Muszlewskiej. Czy te sugestie będą uwzględnione i kiedy zakończy się realizacja tego zadania, kiedy mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać z tej aplikacji? Dziękuję, pan przewodniczący Majer. Proszę panie prezydencie, takie krótkie dwa pytania dotyczy Muzeum Częstochowskiego. Bo z doniesień prasowych mamy informację, że ono się translokuje, głównie pracownicy opuszczają Odwach, tam są, mają przyjść pracownicy Wydziału Kultury. Czy te zmiany są jakby takimi jednostkowymi zmianami w alokacji pracowników, czy jest to jakby jakaś wizja kompleksowej zmiany funkcjonowania muzeum i wykorzystania powierzchni, bo z tego co pamiętam, to Muzeum Techniki Częstochowskiej funkcjonuje w kilkunastu obiektach, także to jest duża powierzchnia i czy jest jakby jakaś taka koncepcja, jeżeli jest, to bardzo chciałbym ją poznać, jak pan prezydent zamierza rozlokować w tej chwili te pomieszczenia muzealne, co zwolnić, co zbudować, co zrobić z tymi budynkami, w których muzeum funkcjonuje, gdzie przeprowadzić ewentualnie pracowników. I to jest jedno pytanie, czy taka wizja docelowa, czy jest, czy te zmiany są podejmowane jak gdyby w tej chwili niejako ad hoc, bo jest taka potrzeba, a jakby nie ma jakichś takich szerokich, kompleksowych zmian. A drugie pytanie, to bo tak trochę czekamy na ten Młodzieżowy Miejski Dom Kultury, czyli placówka przy Łukasińskiego. Czy jest jakaś zmiana wizji po tej ostatniej uchwale naszej? Czy pan prezydent odstąpił od tego pomysłu, czy na razie to będzie się toczyło w jakiejś nieokreślonej bliżej przyszłości? Dziękuję. Dziękuję bardzo i ostatni radny pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Miałem pytanie, ale chciałem zapytać, w jakim celu pan prezydent marszałek ma grywą rację na komórce.
Ta odpowiedź będzie na piśmie, panie radny. Proszę radny Biernat, potem na to szczuka. Szanowny panie prezydencie, szanowni radni, ja wrócę może na chwilę przez ulicy Warszawskiej i tego projektu, i tego, co się w ogóle wokół tego dzieje. Mam pytanie, czy to przełożenie środków nie jest wynikiem też pewnych nieprawidłowości, które zaistniały na etapie rozstrzygania, czy też ogłoszenia na WIP-ie informacji o tym, że będziemy zbierać, znaczy będziemy zbierać referendum do przystąpienia do konkursu. Mamy taką sytuację, że jedna z firm wykonawczych odwołała się do KIO. Dokumentacja była na tyle nieszczęśliwie przygotowana, że w odpowiedzi są, to są dane z WIP-u, które mam tutaj przed sobą. Oprócz 96 pytań mamy jeszcze odpowiedzi MZD w postaci 10 stron ponad do zmiany opisu przedmiotu zamówienia. Myślę, że takie rzeczy nie powinny się zdarzać, szczególnie w przypadku tak wrażliwych inwestycji, jaką jest inwestycja warszawska. Dziękuję. Wie pan przewodniczący Szczuka. Ja chciałem podziękować panu prezydentowi za umożliwienie mi oglądania twarzy prowadzących sesję, znaczy za likwidację tych skrzypczących monitorów. Bardzo dziękuję panie prezydencie. Aczkolwiek panie przewodniczący, gdybyśmy chcieli z uwagą oglądać zdjęcia zaprezentowane przez radnego Świerczyńskiego, musielibyście nasze podwiedzę oglądać. Ale mniejsze słowo i na pewno. Ale z odpowiedzi, jaką uzyskałem na piśmie, wynika, że będzie jeszcze lepiej. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej pytań. Czy pan prezydent mówi bardzo? Proszę panie przewodniczący. Na większość pytań odpowiem pisemnie, natomiast w związku z tym, że Warszawska Radzińska powtórzyła się dwukrotnie w ramach tych pytań, które tutaj państwa interesowały, to powiem tak. Będzie ta inwestycja realizowana w momencie, kiedy dostajemy pieniądze zewnętrzne, bo to jest znaczna kwota inwestycji i może pozwolić przedsiębiorcom, kiedy będzie wspomagany. Nie dopuszczam możliwości, byśmy nie dostali tych środków, żeby zatrudnić ten krajów transportowy, szczególnie w świetle zapewnień zarówno parlamentarzystów, i to zresztą mówię, parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, jak i przedstawicieli ministerstwa, jak i pracowników Centrum Unijnych Krajów Transportowych. To, co się dzieje, wpisuje się w te wszystkie informacje, które mamy. Jeżeli mamy informacje, że są oszczędności poprzetargowe, które muszą zostać alokowane w ramach szufladek, które są w Warszawie i na to jest potrzebny czas, ale tego czasu potrzeba jest tyle i tyle. Płynie do nas sygnał, możecie rozpisywać przetarg, bo akurat wy sobie poradzicie ze swoją stroną pracy. Wtedy, kiedy akurat my sobie poradzimy się ze swoją stroną pracy i się zbiegniemy w jednym punkcie, w jednym miejscu, no to nie mamy powodu nie wierzyć tak zacnym osobom, z którymi na ten temat rozmawiamy, że to nie będzie. Dlatego liczę, że już w niedługim czasie Warszawa Rodzińska doczeka się takich rozwiązań, które ci służy, bo o tym, jak się tam jeździ, to nie potrzeba przekonywać na różnych odcinkach, są różne kłopoty komunikacyjne. W jednym miejscu większy problem mają kierowcy, w innym piesi, ale generalnie nie jest to tak, jak być powinno i będę na tym trzeba przekonywać. Przeprowadzka wydziału KPS do Odlachu, no to jest między innymi po to, żebyśmy z kulturą, wydziałem kultury, byli bliżej ludzi, bliżej alei, o których mówimy, że musimy aktywizować. Bliżej alei, w której będzie realizowany projekt, bo tam głosowane się dzieje. I będzie głównie w tym kierunku. Natomiast nie zrezygnowaliśmy z prac dotyczących młodzieżowego domu kultury, a przecież stało się to miejskie dom kultury. Trwają kolejne prace, żeby się przygotowały, że liczymy, że na najbliższej sesji będzie się Państwo sprawdzić i przedstawią konkretną dziękuję. Przechodzę w takim razie, bo nie ma więcej zgłoszeń, do kolejnego punktu. Proszę o zgłaszanie kandydatów do wystąpienia zaproszonych gości. Nikt informacyjny, nikt nie ma ochoty zabrania głosu w tym punkcie. Wybieramy komisję uchwał i wniosku. Bardzo proszę o zgłoszenia radnych zgłoszeń. W imieniu klubu SLD chciałbym zgłosić do komisji panią Jerzy. Wyrażam zgodę, panie.
pani radna. Bardzo proszę. W imieniu klubu PiS chciałbym zgłosić radę Ryszarda Maja. Czy pan radny wyraża zgodę do 20 miesiąca? Bardzo proszę. W imieniu wspólnoty chciałbym zgłosić propozycję radnych na Komisji Ryszarda Małowskiego. Wyraża zgodę. Więcej zgłoszeń nie ma. Uruchommy system, przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za powołaniem komisji uchwał i wniosków w składzie rady? Kulnicka, Majer, Nik, Małakowski. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Na moment, bo ktoś nie wziął udziału w głosowaniu. Protestuję, proszę o zakończenie głosowania. Dziękuję. Za 25 głosów, przeciw 0, 0 wstrzymujących się. Gratuluję serdecznie wybranym i proszę o zajęcie stanowiska. I przechodzimy dalej do rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na straży schowowej. Przypominam informacje, które otrzymaliście, bardzo i obszerny i bardzo staranny dokument. Jest w biurze rady. Informacyjnie może pan dyrektor do nas widzieć, że ma bardzo ważny wyjazd do Warszawy służbowy. Uzgodniliśmy, że damy tej dużo ważnych spraw, a na sali jest obecna pani czy ktoś z koleżanek, kolegów ma pytania, wątpliwości, zastrzeżenia do informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w roku 2012? Jeżeli nie, dziękuję pani dyrektor za obecność. A my przechodzimy dalej do kolejnego punktu i tak jak zawsze myślę, że nikt nie będzie protestował, żeby dyskusja nad budżetem i budżetem, zmianami w budżecie tegorocznym była oczywiście z rozłącznymi później głosowaniami. Nikt nie protestuje, to informacyjnie mamy w punkcie wieloletniego finansowa miasta Częstochowy mamy autopoprawkę, czyli zmiana nazwy na właściwą podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Częstochowy na 2013-2031 oraz jeżeli chodzi o UPF, zajęła się nim Komisja Spraw pozytywną opinię. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie miasta Częstochowy, również Komisja Spraw wydała pozytywną opinię. Zajęła się nim Komisja Infrastruktury i Ochrony Środowiska, również wydając pozytywną opinię. Bardzo proszę radny Gabryński do dyskusji. Tak, proszę. Dyskutujemy o dwóch punktach. Najpierw chciałbym w sprawie druku PR 18. Tutaj wcześniej radny Małgorzki poruszył ten temat, ale wczoraj na Komisji Skarbu mieliśmy uzyskać te informacje dzisiaj na sesji Rady Miasta dotyczące między innymi stanu chodników, które tam zostały w pewnym okresie, czyli 4 lata temu właściwie podczas realizacji tych chodników rozkopanych i zostawione przez te 4 lata. Czy w tej sprawie możemy uzyskać dzisiaj bliższe informacje? I drugie, chodzi mi o pytanie do WPF-u. W uchwale możemy przeczytać, że upoważniamy pana prezydenta do zaciągania zobowiązań na kwotę 40 milionów złotych. Jednocześnie jest odnośnik do załącznika numer 2. Pod okładem zapoznaniu się z załącznikiem numer 2. Dalej nie wiem, na jakie zadania mogliśmy te środki przekazywać. Chciałbym o szczegółową informację, na które zadania będą te środki przekazywane i na poszczególne zadanie, jaka kwota z tego przypadnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, przewodniczący Głowacki. Przy okazji tych zmian do budżetu mamy do czynienia z, myślę, ze swoim problemem, dlatego że to wskazuje na to, że prezydent tworzy wirtualny budżet, z którego to budżetu potem coraz to są kroki wstecz, takie właśnie jak 20 kilka milionów z
zdjęcie w bardzo ważnej pozycji. Z uwagi, jak sądzę, na nie pozyskanie środków unijnych. Ja bym bardzo prosił o szczegółowe wyjaśnienia, bo to tak jakoś enigmatycznie brzmi z uwagi na zmianę harmonogramu. To znaczy ja mam pytanie, czy myśmy te środki pozyskali, czy też nie. Natomiast jeśli to jest tylko kwestia zmiany jakiegoś harmonogramu, no to dlaczego je zdejmujemy? Chyba, że w ogóle z tego roku to wylatuje. No to jak w ogóle z tego roku wylatuje, no to dlaczego to wprowadzaliśmy? W ten sposób możemy sobie tworzyć budżet na wiele milionów złotych po stronie dochodów, wydatków, chwalić się, że budżet rośnie, a potem w trakcie roku na olbrzymie kwoty z tego budżetu ten budżet się zaczyna kurczyć. No to jest kompletnie bez sensu. Ale proszę o odpowiedź, czy chodzi o to, że nie pozyskaliśmy w tym roku tych środków, a nie zmiana jakiegoś harmonogramu. Jakie mamy szanse? Czy mamy gwarancję, że w przyszłym roku, czy w którymś tam roku w ogóle te pieniądze będą? Bo tak przesuwamy, przesuwamy. Nie ma końca tego. Dziękuję. Przypominam, jest to łączna dyskusja nad projektem budżetem. Więcej zgłoszeń ze strony radnych nie ma. Pan prezydent, proszę. Poproszę o informację pana dyrektora. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że przebudowa ulicy Warszawskiej, Wielkiej jest na trybie zaprojektuj i wybuduj. Wiedząc o tym, tutaj to, co pan prezydent powiedział, ja się po prostu podpisuję, że te środki finansowe są możliwe do zdobycia. Natomiast nie ma możliwości realizacji tego zadania tak naprawdę w roku 2013 i 2014 tylko i wyłącznie. Wiemy, że procedura projektowania uzgodnień to jest minimum 12 do 15 miesięcy i przebudowa 7 km dróg w ciągu kilku miesięcy byłaby niemożliwa do zrobienia. Tutaj rozpoczęcie prac oczywiście jest możliwe w roku 2014, natomiast zakończenie po wstępnych uzgodnieniach w cudzie mamy zgodę na 2015 rok. Taki termin musimy podać do ogłoszenia do przetargu. Nie ma możliwości wydatkowania środków finansowych większych niż są te, które zaproponowane w budżecie w roku bieżącym. Ja tutaj dziękuję. Pani skarbnik teraz, tak? Bardzo proszę panią skarbnik, troszeczkę bliżej mikrofona, kolegów radnych o ciszę. Upoważnia się prezydenta miasta do zarządzania zespołu zarządzania,
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, drugi raz pan przewodniczący. Wniosek też na wyciągnę, że nie przewidzieliście tego, że to w jednym roku się nie da zakończyć na taką kwotę i teraz nie ma tej pozycji budżetowej, nie będzie jej w ogóle w budżecie. Ja tego w ogóle nie rozumiem, a wyjaśnienia pani skarbnik uważam za to poboczne. Po prostu nie na temat pani skarbnik, bo to, że się zmienił kształt przepisów dotyczących tego, jak w ogóle tego, co to ma do tego, że wprowadzacie do projektu budżetu olbrzymią kwotę, po czym ją już bardzo zdejmujecie. Dziękuję. No, odpowiedź przypuszczam cierpiąca padła. Bardzo szerzej pan prezydent. Czyli ja nie rozumiem, czego pan rozumie, panie radny. Jeżeli inwestycja, która miała być zrealizowana już dawno, nie jest zrealizowana, ulegają przesunięciu różnych wód, za co pan szczególne rady. Bardziej prosto tego potrafimy wyjaśnić. Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń do dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Uruchamiamy system i w kolejności jest wyłączony. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały w sprawie zmian w WPF-ie wraz z autopoprawką. Bardzo proszę, kto jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Czekamy. Kończymy głosowanie. Bardzo proszę, przyspiesza nam, jeżeli wszyscy głosują. Za 16 głosów, przeciw 5, wstrzymało się 4. Dokonaliśmy zmiany WPF-ie i drugie głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie tegorocznym miasta Częstochowy. Grupę 18. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę w tym momencie nacisnąć, kto jest za, kto jest przeciw, dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Proszę, kończymy głosowanie. Za 15, przeciw 5, wstrzymało się 5. Podjęliśmy uchwałę i tak jak wiem, że kto nie głosuje. Dobra, sprawa techniczna. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Do kolejnych uchwał. Nie wiem, czy koledzy chcecie, żeby te dyskusje nad tymi uchwałami przeprowadzić łącznie nad całym pakietem, czy po kolei procedować. To też łącznie. Bo jest propozycja, żeby łącznie dyskutować. Jako pani skarbnik dyskutowaliśmy nad tymi wszystkimi projektami uchwał łącznie i myślę, że tutaj jest w stanie dokładnie to samo zrobić.
Czyli mamy rekomendacje tutaj również przewodniczących komisji, więc jeżeli nikt zaprotestuje, przeprowadźmy łączną dyskusję. Dotyczyłoby to punktu tego roboczego od 13 do 18 kolejnych uchwał. Przypominam, bo to oczywiście było omawiane szeroko, że jesteśmy w sytuacji, działamy wezwania wojewody. To macie to oczywiście do wglądu dla każdego zainteresowanego. Wezwania wojewody do podjęcia tych uchwał w terminie no, najprawdopodobniej nieprzekraczalnym 31 marca. Bo w sytuacji, gdybyśmy uchwał nie podjęli, uczyni to za nas organ nadzoru. Rzecz Panie Radny, ja tylko chciałem powiedzieć, że drugi BR8, mamy to wszystko przed oczyma, BR9, BR10, BR13, BR12 i drugi raz BR7, czyli po kolei jeszcze raz 8, 9, 10, 11, 12 i 7 mają pozytywną opinię Komisji Skarbu. Również wszystkie te projekty uchwał pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarbu, ale nie zajęła się Komisja Rozwoju Regionalnego, przepraszam. Natomiast nie zajęła się uchwała na duchu BR12, czyli ten projekt nie ma opinii Komisji Rozwoju Regionalnego. Patrzę na pana przewodniczącego Piernata, czy mogę też się zacząć zastanowić. Ja mam taki stan formalny. Wszystkie opinie pozytywne jeszcze kieruję do pana przewodniczącego Piernata, że nie ma pozytywnej opinii na duchu B10, pomimo deklaracja wysokości opłat B10. Nie zajmę, nie zajmę się. Tak, jest potwierdzenie. Bardzo proszę, czyli mamy stan prawny przedstawiony. W sensie z dotychczasowych rady. Bardzo proszę, przewodniczący Kapelski. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przyjrzałem się dokładnie właściwie jednemu projektowi, który jest najbardziej istotny w tej całej kroku, który się będzie głosować, a dotyczy to stawek za pojemniki. W uchwale właściwie tej bijemy rekordy w Polsce. Powinniśmy jej, w tej uchwale powinniśmy Warszawę, ja przytoczę argumenty. Dla pojemników nieselektywnych w zeszłym miesiącu w Warszawie uchwalono 64 zł, u nas propozycja 92 za pojemnik 770 litrów, różnica 28 zł. Dla 1100 litrów w Warszawie 77, u nas 115, różnica 38 zł. Dla pojemników 2,5 tysiąca litrów to jest cena odpowiednik warszawski 3,5 tysiąca litrów. Panie Prezydencie, na Komisji Skarbu uzyskałem odpowiedź, która w ogóle dla mnie jest przerażająca. Dotyczy to, że nie wyraźnie wioskę na sali, raczej są wyjątkowo rozgadanie. Dotyczy to, że nieruchomości nie zamieszkały, nie będą miały pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, też będą dostarczały selektywne odpady do 400 dnia. I moje pytanie na komisji było następujące. Jaka będzie częstotliwość tych gwiazd? Niestety nie uzyskałem żadnej odpowiedzi. I stąd moje pytanie, Panie Prezydencie, czy przedsiębiorcy dzisiaj będą dowozić te pojemniki własnymi, dowozić śmieci własnymi prywatnymi samochodami do tych właśnie gwiazd do selektywnego zbierania odpadów? Dla mnie nie jest to żadna zachęta, a ceny, które zostały zaproponowane, szczególnie na te wyższe pojemniki, są nie do przyjęcia. Dziękuję. Dziękuję. Pan Radny Krawczyk. Na razie nie ma nic. Dziękuję bardzo, Panie Prezydencie. Po analizie projektu na grupie B11 w sprawie opłat za pojemniki na odpady wypisanej pojemności, analizując kwoty i porównując do innych miast, to powiedzmy, że niższe pojemności no, są w miarę do zaakceptowania, natomiast zawsze tutaj wątpliwości wzbudzają
pojem naszych 1100 i 2500. Chcielibyśmy wiedzieć o tym pana prezydenta, skąd tak wysokie stawki, bo władze są takie, że w tej chwili pewnie swoje 4000 około 57 do maksymalnie chyba 70 zł, a w tej chwili jest sekretowany bardzo 15 zł. Chcielibyśmy wiedzieć, skąd tak wysoka kwota i ile powiedzmy no bo to jest taki dosyć powszechny pojem dla przedsiębiorców. Nie chcielibyśmy, aby to się dotykało właśnie tutaj naszych lokalnych przedsiębiorców. Tak więc prosilibyśmy o wyjaśnienie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Panie prezydencie, panie przewodniczący, sam chciałbym uchwalać radni. Mam takie pytanie pierwsze dotyczące kwestii formalnej. Co wydarzy się, że uchwała na kolejna numer 9, czy będziemy dalej pracować nad projektem uchwały numer 9? Jak to wygląda? Informacja razem z kolegą Jerzym zainteresowaliśmy poprawkę do projektu uchwały numer 11, gdzie obniżamy około 14% wszystkie stawki. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Zając. Dziękuję. Ja chciałem uzupełnić wobec kolegi Marcina Bielnata w takim sensie. Jeżeli przegłosujemy te stawki na wersję bez zmian, to wobec mieszkańców będziemy jak ci łup pieszcy. On jest głupi i doszczepny. A myślę, że nie powinniśmy być głupiemu pieszczami. A oprócz tego w tych zabudowaniach to jest właśnie mały biznes. To panie prezydencie, jak chodzimy energię mieszkańców Częstochowy, no to budźmy ją przez to, że stwarzajmy im warunki, a nie róbmy z nich po prostu ludzi, którzy muszą tak bardzo dużo płacić. Dlatego też proszę państwa radnych o to, ażeby przyjąć naszą poprawkę. Ta poprawka wychodzi naprzeciw temu, co się słyszy. Co ja również rozmawiałem wcześniej o tym całym rozwoju. Takie stawki są brane bardzo wysokie i praktyczne i do przyjęcia. Proszę państwa radnych o poparcie naszej poprawki. Dziękuję. To jest poprawka złożona. Przypominam również, że mamy oto poprawkę w dziedzinku PR 9 oraz oto poprawkę PR 10. Kto jeszcze chce zabrać głos? Przypominam, w pakiecie uchwał tak zwanych 9. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Że ceny zaproponowane przez prezydenta w tej uchwale, jeżeli chodzi o stawkę pojemników, są stanowczo za wysokie. Dzisiaj w dobie kryzysu zmienia przedsiębiorstwa balansuje na granicy opłacalności. Jeżeli pan prezydent chce wspierać przedsiębiorczość, to jest bardzo dobra okazja poprzez obniżenie tych stawek. Do nas się zgłaszają, myślę, że do każdego radnego przedsiębiorcy, którzy mówią, że te koszty po prostu mocno wzrosną, gdyby taka propozycja została przyjęta. No i proszę panie prezydencie nie mówić za chwilę, tak jak to było bodaj na początku stycznia czy w grudniu, kiedy pan prezydent powiedział w odniesieniu do stawek 14-18 od osoby i tych od wody, że się po prostu taniej tego zrobić nie da. Zacytowała zresztą, cytowało jedno z mediów często odpowiedzi. Po prostu dzisiaj dało się niżej i dało się niżej, jeżeli chodzi o osoby fizyczne i tutaj też się niżej. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Pan radny Wrona, potem dziękuję panie przewodniczący. Ja to nie może podejmować decyzję, chciałbym usłyszeć dokładnie przedstawicieli, czy czeka odnośnie tych wyliczeń. Chciałbym bazować na takim urealnieniu. Zdaję sobie sprawę, że musimy to odmierzyć i to nie powinno podlegać jakichś dyskusji, ale to co mówił kolega Krawczyk,
no, ponad 30% są to pojemniki 1000-litrowe i tutaj naprawdę jest faktycznie ta dysproporcja dość znaczna. Czy 1100, czy 2,5 litra, 2,5 tysiąca litra, myślę, że tutaj na pewno w dużej mierze powinniśmy się na tym skupić. Co do tych pojemników o małej pojemności, obserwując to, co jest podjęte w tych miastach, jest porównywalne. I bardziej bym się skupił na tych dużych litrażach, ze względu na to, że nie doszło do tego, że przedsiębiorcy w późniejszym czasie będą zgłaszać małe pojemniki i do tego możemy doprowadzić. Więc jeżeli byśmy mieli nie rozmawiać o całości, bo takie odcinanie, to ja też tak, no można różne podejście. Żaden z nas nie jest tak naprawdę specjalistą, nie znamy takiego prawdziwego urealnienia, czy podamy 10 czy 20%, no, ja myślę, że warto by było nad tym się jeszcze naprawdę poważnie zastanowić, posłuchać, co Państwo dla nas przedstawili, jakie jest urealnienie tego, takie naprawdę urealnienie i możliwość zejścia. Ja no, nie opieram się co do całości, ale na pewno to, co mówi kolega Krawczyk, te 1100, a ja bym również być może nie liczyć 2500 litrów, również próbował to ująć. Dziękuję bardzo. Teraz prezydent miasta oskarży wiceprezydenta. Przypomnę i trochę powtórzę jak mantrę to, co wielokrotnie powtarzałem, to co wielokrotnie powtarzaliśmy. To jest najtrudniejsza z punktu widzenia realizacyjnego, technicznego uchwały. To jest najtrudniejszy problem, który musimy wspólnie rozstrzygnąć. Proszę Państwa, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Panie Przewodniczący, dosłownie kilka minut temu dostaliśmy informację, na razie jest to informacja telefoniczna, że Regionalna Izba Obrachunkowa podjęła decyzję na kolegium, że będzie wszczęte postępowanie o usunięcie zapisów podjętej wcześniej przez radnych uchwały dotyczącej metody wystawy do zakwestionowane zakwestionowany został paragraf 3 dotyczący jako niezgodny z przepisami i będziemy mieli sytuację taką, że albo podejmiemy nową uchwałę na nadzwyczajnej sesji korygującą ten zapis, albo zostanie wszczęta normalna procedura zmierzająca do uchylenia zapisu tej uchwały. To jest kolejny przykład takiej straszliwej rzeczy, może użyję tego brzydkiego słowa, ale rzeczywiście straszliwej fluktuacji tego systemu. My podejmujemy coś, mając głębokie przekonanie, że robimy ok, że robimy dobrze, że działamy zgodnie z przepisami. Za chwilę okazuje się, że zmienia się interpretacja i to wszystko, właściwie można powiedzieć, cała nasza praca do kosza. Krótka odpowiedź panu przewodniczącemu Głębowskiemu. Panie przewodniczący, uczciwość by nakazała pamiętać o tym, że w momencie, kiedy konstruowaliśmy pierwsze założenia systemu, był troszkę inny stan prawny, mówiąc de facto. Teraz ten stan prawny jest zupełnie inny. Niestety, podkreślam to jeszcze raz, musimy reagować chwilą. To, co się dzieje, to, co się zmienia, musimy uwzględnić. I stąd między innymi zmiany dotyczące kosztów tego systemu. Natomiast co do wyliczenia, co do sposobu kalkulowania stawek za pojemniki, wybaczcie, ja się nie czuję na tyle kompetencji, żeby mógł udzielić bieżący takiej merytorycznej wypowiedzi. Ona będzie niestety trochę taka super techniczna, bo inaczej się tego wytłumaczyć nie da. Ale poprosiłbym Pani doktor Sobonia o przedstawienie zasad, dlaczego przyjęliśmy takie, a nie inne opłaty. Dziękuję bardzo. Pan teraz wie, Panie najpierw teraz ustawa ja bym chciała dokładnie powiedzieć, że czym sugerowaliśmy się, kalkulując opłaty za pojemnik do określonej pojemności. Pierwsza rzecz, jaką muszę tutaj wyjaśnić, też w odpowiedzi do pana
do pana Biernata. Mówimy o odpadach komunalnych. Dokładnie takie same odpady komunalne wytwarzają przedsiębiorcy, jak i mieszkańcy miasta Częstochowi. Nie mówimy o odpadach poprzemysłowych, ani o odpadach opakowaniowych. Tutaj jest taka różnica. Trzeba sobie wziąć pod uwagę, że mamy na myśli dokładnie te same odpady. Innych odpadów w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przejąć nie możemy, bo ustawa czegoś takiego nie przewidziała. Natomiast mieszkaniec powinien korzystać z takiego dokładnie samego systemu, jak mieszkaniec miasta Częstochowy, i dokładnie tak została skalkulowana opłata. Państwo radni na poprzedniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta przyjęliście uchwałę o metodzie i stawce wysokości w przypadku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na kwotę 10,50 i w przypadku braku selektywnej zbiórki na kwotę 12,50. Zgodnie z tą kwotą, kwota została przeliczona na, biorąc pod uwagę gęstość, 0,258 grama na metr sześcienny, biorąc pod uwagę pojemność pojemnika, czyli na przykład, jeżeli mamy pojemnik 110 litrów, to jest 0,11 metra sześciennego i wymnożone zostało to przez opłatę za tonę. Dokładnie w przeliczeniu na stawkę 10,50 i 12,50. W przypadku pojemników o pojemnościach, i tutaj wymienię, 340 litrów, 660 litrów i 770 litrów, przyjęto wypełnienie 80% pojemnika. W przypadku pojemności 1100, 2,5, 5000 litrów, wypełnienie 70% pojemnika. W przypadku pojemności 7000 litrów i 10000 litrów, wypełnienie 60% pojemnika. Dodatkowo chciałam powiedzieć, że przedsiębiorca zmienia się troszeczkę ten system. Te kwoty, które Państwo macie podane, dotyczą tylko i wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych. Natomiast przedsiębiorca za darmo będzie mógł oddać do ogólnie dostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych papier, tworzywo sztuczne, szkło, do tworzywa sztucznego oczywiście metale i opakowania wielomateriałowe, będzie mógł bezpłatnie raz w roku oddać gabaryty, będzie mógł bezpłatnie oddać odpady problemowe zgodnie z harmonogramem, będzie mógł bezpłatnie oddać 10 metrów sześciennych gruzu oraz dodatkowo będzie mógł bezpłatnie w każdej ilości dowieźć odpady, tylko odpady komunalne, do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych bez opłat. Te opłaty, które zostały tutaj uwzględnione, dotyczą tylko i wyłącznie odpadów komunalnych zmieszanych. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania w tej kwestii, to bardzo chętnie udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Może ma pytanie pan Rady Zdrowia, którego proszę o głos na chwilę Rady Gierda Wigowerska. Dziękuję bardzo. Rozumiemy pani wytłumaczenia i skąd to pochodzi, tylko no, też zdajemy sobie sprawę i myślę, że państwo też dobrze o tym wiecie, odnośnie nawyku czy selektywnej zbiórki, czy nawet wygody dla przedsiębiorców, bo no, no, pewnością jest, że no, nie każdy z przedsiębiorców mówiący, może zbyt delikatnie, będzie mu się chciało przestrzegać tego, prawda, albo będziemy potrzebowali na to troszeczkę czasu. Ja bym bardziej chciał pani usłyszeć odnośnie urealnienia, bo jednak te dysproporcje w tych kwotach, jeżeli mówię tutaj o tych pojemnikach 1100 i 2500 litra, są zbyt duże. I o to tutaj na tym bym się głównie chciał skupić, bo jeżeli chodzi o te małe pojemniki, no to no w pewnym sensie w moim odczuciu no jest jakiś stopień zgoda na to, tak? I rozumiem to. Ale jeżeli chodzi o te litraże, czyli 1100 i 2500, prosiłbym ewentualnie o wskazanie możliwości wyrealnienia tego. Właśnie patrząc patrząc na to, co może właśnie się wydarzyć i jak na to reaguje rzeczywistość. Bo tutaj myślę, że co do tego to jest żaden spodać. Pan prezydent chciałby teraz pytanie pana radnego. Proszę wybaczyć, że odpowiem troszkę nie bardzo, ale to jest proste zasady, to są naczynia połączone, to jest koszty tego systemu. Jeśli gdzieś coś obniżymy, to w drugim miejscu musi to być zrekompensowane. To nie jest to prosta decyzja. Ja mam świadomość, że jest takie uczucie, że to wszystko jest drogie, to wszystko jest dużo. Okej, to poznamy to zrozumienie. Tylko proszę pamiętać, że koszt systemu jest kosztem systemu. Jeśli w którymś miejscu coś zmienimy,
Ja rozumiem, panie prezydencie, tylko dlatego nie mówię o naszej całości przekształcania, tylko wyrując do wypracowania tego, co dotyka największą liczbę przedsiębiorców, a to jest właśnie, jeżeli poznamy te wyliczenia, to z tego, co wiemy, to jest największa właściwie rzesza. Zgoda, że udział tej grupy nie jest większy. Proszę powiedzieć, to jest, że już musimy wyważyć. Oczywiście Państwo radni podejmują decyzję, gdyż to jest, żeby rozważyć w sumieniu własnym, to dotyczy jednak mniejszej grupy, mniejszego fragmentu kosztów systemu. To są przedsiębiorcy. Reszta tak naprawdę, lwia część tego systemu, to są problemy komunalne mieszkańców, więc naprawdę uderzymy z drugą stronę mieszkańców. Dziękuję bardzo. Tak, ja wiem, że sprawa jest bardzo trudna i to są elementy dyskusji. Chciałem zapowiedzieć na uzgodnieniu z panem prezydentem i tak zwanym prezydium rady, że po zakończeniu dyskusji zarządzę kilku minutową przerwę. Jesteśmy już nie po czasie i szefowie klubów, moi zastępcy, ewentualnie szczególnie zainteresowani, żeby nie znać w końcu spotkały się tutaj w tej salce obok i spróbujemy niektóre sprawy jeszcze na szybko dyskutować. Także stanie się to za moment, a na razie w kolejności pan przewodniczący Pierna, przewodniczący Gawroński, przewodniczący Zając i przewodniczący Pierna. Proszę pan radny Panie Przewodniczący, proszę ja powiem, jest wysokie prawdopodobieństwo, że jeszcze odbędzie się w tym miesiącu sesja nadzwyczajna i tak być może będzie odbiony. Wyjaśnij nam się, jakie stanowisko RIO. Chyba nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że musimy to uchwalić w tym miesiącu. I więc prawdopodobnie, tak jak mówię, nie na 100% służy, prawdopodobieństwo będzie sesja nadzwyczajna w piątek, rozważam tak mniej więcej 4-6. Ale to wtedy, żeby się trudno zmieścić, bo też z takiej oczywiście skróconej analizy, że jeżeli byśmy tę uchwałę nie podjęli, to już chyba tym razem organ nadzoru już nie da nam czasu, jest opinii prawników odpowiedzialnych, należy się liczyć, że wpakujemy się pod temat. Także tak może być. Pytanie moje dotyczy tego, że w zasadzie ta kalkulacja, która została przedstawiona przez prezydenta dotycząca nieruchomości niezamieszkałych ilości odpadów, opiera się w jakiś sposób też na ilości wyprodukowanych odpadów przez mieszkańców tego. I to było odniesienie przede wszystkim pod tego elementu. Natomiast ten element jest jednym z bardziej labilnych elementów całej tej kalkulacji, najbardziej nieprzewidywalnych w całym tym systemie. Więc pytanie, dlaczego akurat tak konkretnie, dlaczego nie mniej, albo nie więcej. Myślicznie proszę o spokój. Przypominam, że na pewno to jest przez wiosnę, ale procedujmy tym bardziej, że może nam się uda skończyć do 13 z minutami. Bardzo proszę pana radny Gawroński, potem radny. Panie prezydencie, ja mam taką ogromną prośbę, bo ja wielokrotnie zadaję pytania do CPK i nie mam żadnej odpowiedzi. Chciałbym znać w tym momencie, jaka będzie częstotliwość związana z tymi ustawieniami pojemników selektywnych. Bo ja sobie nie wyobrażam, że przedsiębiorca będzie musiał pakować śmieci w samochód i dostarczać te śmieci i jeszcze zapłacić drożej za śmieci ze względu na ten projekt uchwały. A co kiedy przedsiębiorca nie będzie miał swojego samochodu, to będzie chodził z tymi śmieciami po mieście, ale lokalnie zabawią będzie taniej. Panie prezydencie, następne moje pytanie. Niech pan mi wytłumaczy, dlaczego śmieci na czemczka, kiedy przedsiębiorca powija transportowy sam są o połowę tańsze. Czy ktoś robi w tym projekcie uchwały w ten sposób, żeby za transportach było zapłacić? No to jest absurd. Dostarczenie w tym momencie śmieci bezpośrednio do CPK ze względu na to, że pokazuje się o połowę tańsze od pojemników. Dziękuję. Ja bym chciała.
chciała jedną rzecz przypomnieć. Jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, to taka uchwała została już podjęta w grudniu poprzedniego roku w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług i w przypadku selektywnej zbiórki, o którą pan radny zapytał przez chwilę, częstotliwość wynosi raz w miesiącu. Jeżeli chodzi o te punkty, to będą ogólnie dostępne punkty selektywnej zbiórki, do których będzie można oddać te odpady, zgromadzić u siebie, zmagazynować i oddać bezpłatnie. Natomiast jeżeli będzie tych odpadów dużo więcej niż zgodnie z przyjętym harmonogramem, ale to dotyczy gabarytów, gruzu, odpadów problemowych i przedsiębiorca będzie chciał odebrać w innym niż jest to odbiór w mieście, to będzie mógł dodatkowo własnym transportem również za darmo oddać do punktu zdania zadanego. Także uchwała w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług, ta, którą dzisiaj możemy znowelizować i dać mieszkańcom miasta pojemniki oraz utrzymanie tych pojemników w ramach opłaty za system w odpowiednim stanie sanitarnym i higienicznym, została już podjęta w grudniu poprzedniego roku. Dziękuję panie przewodniczący Sajrons i przewodniczący dla Dziękuję panie przewodniczący. Wysłuchałem uważnie pana Mirosława Sobora. Czy państwo wysłuchaliście? On powiedział tak. Ten system to jest system naszej gminy, ponieważ żeśmy obniżyli opłatę dla mieszkańców, w związku z tym podniesiemy opłatę dla przedsiębiorców z odpadami komunalnymi. Otóż proszę państwa, na to się zgodzić nie można. Jeszcze raz apeluję o głosowanie za poprawkę. To chodzi o poprawkę dla druku BL14, za innymi poprawkami. Powinniśmy te stawki obniżyć. Inaczej naprawdę dowalimy tu przedsiębiorcom ceny z sufitu. Dziękuję panu radny Krawczyk. Dziękuję bardzo. Ja będę się mimo wszystko upierał przy tych pojemnościach 1000 do 2500. Może nie będę się takiego defetyzmu jak przewodniczący Jabłoński, mówiąc, że to się wiem tak sobie właśnie do śmieci, bo może to jest jakaś groteska w tym momencie. Natomiast myślę, że będzie to spory problem w ciągu miesiąca tego, żeby to miasto odróżniane. Powinniśmy zachęcić do dania tych większych koszy, aby faktycznie przedsiębiorcy zapłacili za ten większy kosz i w miarę mogę tu wykorzystali, niż w ten sposób zmuszać ich do mniejszych koszy i potem zastanawiamy się, co zrobić, powiedzmy, z tą ilością odpadów, które może tak się mogą dowozić, ale jak w tam mniejszej ilości drobne rzeczy mogą przy swoich śmietnikach zostawiać albo w blokach, albo będzie opłata za 10 złotych i praktycznie będą to próbować jakoś rozwiązać odliczający koszty. Dlatego myślę, że tutaj korekta na tym poziomie 1000-2500 to była wykonana. Dziękuję panu radnym, jak państwo trzeci raz, ale decyduję na sześciokrotnie. Jeżeli przedsiębiorcy nie będą wyposażeni w pojemniki selektywnego odbioru, to w tym momencie mają korzystać 400 gniazd. Moje pytanie brzmiało, co ile tych gniazd będą rozmieszczone? Jeżeli przedsiębiorca będzie miał daleko do wyrzucenia tych odpadów, które będzie zbierał selektywnie, to będzie je pakował jak? Jak je będzie dostarczał? To będzie musiał wejść i je wrzucić do tego śmietnika, bo u siebie będzie miał tylko śmietnik na odbiór nieselektywny. Moje pytanie więc jest, co ile będą te punkty rozmieszczone? I spróbuję na to uzyskać odpowiedź. Druga sprawa, pan przewodniczący mówi, proszę o nie wpędzać. Od 3 miesięcy tłumaczę, że te zaproponowane ceny, które są w tym momencie, są za wysokie. Od 3 miesięcy nie mogę się doprowadzić do rozmowy, a dzisiaj mieliśmy to uchwalić. Dziękuję bardzo. No bardzo proszę pan prezydent Sobolak i zapewne zaraz. Rzeczywiście przewidziałem 400 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i nie ma na razie decyzji, gdzie one konkretnie będą umieszczone. Panie przewodniczący, proszę być pewnym, że w przypadku, w którym przeprocedujemy wszystko, rozmieszczenie tych pojemników na pewno będzie uwzględniało miejsca, w którym się koncentruje działalność gospodarcza. Na pewno nie zrobimy to tak, że w miejscu, gdzie jest, nie wiem, 20 przedsiębiorców, którzy 100 metrów postawimy jeden pojemnik, a drugi będzie kilometr dalej. Już to zrobione, praktycznie na pewno podejrzewam do tego.
odrobinę zaufania. Bardzo proszę panu przewodniczącego. Panie prezydencie, jeżeli jest pewna zgoda do tego, co pan mówi, cieszę się, że tych 400 punktów, bo to jest dosyć duża ilość. Tylko no, ja bym chciał wrócić do tego, co mówiłem wcześniej, żebyśmy uniknęli tego, że przedsiębiorcy składając deklaracje nie zamierzali straży. To może być problem, bo no, panie prezydencie, prawo prawem, ale praktyka wiadomo, jak to wszystko wygląda. Jeżeli nie byłoby zgody na bliżej całości, ja bym to w pewnym sensie rozumiał i pewna zgoda, ale chciałbym, żebyśmy zachowali pewne proporcje, umożliwili w tym, gdzie na właśnie najwięcej jest pod względem wdraży przez 50 podróżów walków. Czy pani będzie gotowa skazać ewentualnie inne wdraże, bo nad tym się naprawdę modeli, bo myślę, że to będzie no, kluczem tego. Ogólnie nie możemy konsumować prawa, nie możemy przyjmować założenia, wszyscy są nieuczciwi, wszyscy będą zmierzali do ominięcia tego prawa. Zapewne część że tak powiem, tych, których będzie to dotyczyło, będzie delikatnie to nadużywało albo nadinterpretowało tego prawa, ale coś po prostu musimy przyjąć. Takie założenie jest przyjęte i myślę, że ono, czy nie myślę, że jestem pewien, że ono odzwierciedla rzeczywiście koszt. Problem jest tym, oczywiście, w których momentach, w których miejscach i jak skutecznie porozmieszczać te, ustalać te smażówki po to, żeby można było faktycznie zapewnić, czy stworzyć jakieś poczucie tego, że stworzyło warunki do tego, że ta strategia to jest do kampu. Gdzie to ma? Bardzo proszę, pan przewodniczący Kamiński. Tylko chciałem powiedzieć, że oczywiście to Prawo i Sprawiedliwość przygotował poprawki, przyłożyliśmy do komisji projektu, nosiliśmy te poprawki już trochę wcześniej w rozmowie. Mówiliśmy o tym, że te pojemniki, te właśnie powyżej 660-770 już należałoby ewentualnie tę cenę obniżyć. To, że akurat jesteśmy o tyle, aby prosić od miasta Warszawy i też od innych miast, to wskazuje, że jednak jest możliwe, żebyśmy z tą ceną zresztą na to wpływie. Dziękuję bardzo, zapraszam pana prezydenta, przede wszystkim szefów klubów i zastępców przewodniczącego do Sanki Oko. Naprawdę dokonał wszelkich możliwych starań, żeby przerwa trwała 15 minut, żeby się nie przerwała. Także bardzo proszę, przechodzimy oko i godzina, miejmy nadzieję, 25 o 11 zaczynamy dyskusja i druga seria głosować dla pakietu świeczki. W międzyczasie wznawiamy obrady, czy ktoś z rady chciałby zabrać głos. Czy czekamy na rady z tego? Bardzo proszę panu przewodniczącego. Panie przewodniczący, przerwa się bardzo mocno przedłużyła. Od 15 minut właściwie wszyscy jesteśmy na sali. Kontynuujmy obrady zgodnie z tym, jeżeli nie ma dyskusji, przechodźmy do głosowania. Jeszcze pan będzie zgłosił zamiar zabrania głosu, możemy to przestrzegać i za chwilę się pan prezydent nie rady się nie zgłaszali, bardzo proszę pan prezydent. Panie Państwo, w związku z zgłoszonymi wnioskami, z konsultacjami, które tutaj w międzyczasie miały miejsce, również z wnioskodawcami niektórych z propozycji, które składały do uchwały wniosku ze szczególnym uwzględnieniem radnych Jerzego Zająca i Marcina Biernata, chciałbym zaproponować, aby w tych najbardziej jakby tutaj kontrowersyjnych przypadkach, czyli w tych dużych pojemnikach od 1100, czyli od punktu 10 w paragrafie 1 do punktu 15, czyli do kontenerów na opłaty komunalne o pojemności 10 metrów sześciennych, czyli te największe pojemności, o których rozmawiamy, i w przypadku posegregowanych i nieposegregowanych dokonać obniżenia kwot zaproponowanych w przypadku tych pojemników o 5%, licząc, że to wyczerpie jakby oczekiwania wnioskodawców propozycji do Komisji Uchwały i Wniosku i wtedy będziemy mogli wspólnie razem zagłosować za rozwiązaniami, może nie do końca wszystkimi, ale takimi, które są w połowie drogi do sukcesu. Dziękuję. Dziękuję.
bardzo proszę pan przewodniczący Zając, potem Rafał Krawczyk. Dziękuję panie przewodniczący. W imieniu swoim i Marcina Bielnaka to nie jest w pełni satysfakcja, ponieważ na kompromisie wiele rzeczy zbudowano, wycofujemy swoją poprawkę, przyjmując poprawkę 5% pana prezydenta. Dziękuję bardzo. To też pokazuje mi się, że dla mnie to sprawiedliwienie, że przerwa się dużo albo nieznacznie wydłużyła. Porównując no, ostatnio jest ostatnio przerwa. Bardzo proszę, w ogóle nie ma. Cieszę się z racjonalnego podejścia pana prezydenta do tematu, który poruszaliśmy, do słuchania się w głos radnych. Doprowadzenia do obniżenia cen za pojemniki 1000 litrów. Myślę, że jest to zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż to, które pierwotnie zostało zaproponowane. Mamy również nadzieję i wierzymy w to, że po wprowadzeniu tego systemu i podobnym przeliczeniu będą dalsze możliwości korygowania cen i będziemy starali się tego tematu pilnować tak, aby system się udawał. I żeby nie było do niego dokładanych zbyt dużo środków finansowych ani ze strony przedsiębiorców, ani ze strony miasta. Tak więc uważamy, że jest to racjonalne rozwiązanie i myślę, że jesteśmy usatysfakcjonowani tą autopoprawką. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma więcej zgłoszeń w tej sympatycznej atmosferze. Przechodzimy do głosowań. Bardzo proszę. Jeszcze panie przewodniczący, druga sprawa, o której pan prezesował. Tak, kwestie natury porządkowej, bo trochę na razie mamy zmian. To rekomendacja pana prezydenta byłaby następująca, żebyśmy głosowali za uchwałami od nadruku BR8, za uchwałą nadruku BR9, czyli deklaracja z punktami, mimo że jesteśmy w posiadaniu tej wiedzy, że ona ma tą wadę prawną, ale ona nam po prostu umożliwi otwarcie przetargu, bo to już jesteśmy bardzo, bardzo w tyle. W konsekwencji przeciw bylibyśmy, albo wręcz nie głosowalibyśmy, czy przeciw, gdybyśmy uchwalę numer na druku BR10, czyli ten dotyczącą zadań deklaracji, ale bez ulg. Prosilibyśmy państwa radnych o głosowanie za uchwałą na druku BR12 i za uchwałą na druku BR7. Oczywiście, jeśli mówimy o opłatach, o za pojemniki z autopoprawką pana prezydenta. Dziękuję bardzo. Proszę o włączenie systemu. Komisję uchwał prosiłbym o czujność, żeby nie przeoczyć, bo przy druku PL11 dopiero będziemy głosować. Czyli w kolejności, oj, to teraz czekamy na pomarańczowe światełko. Przechodzimy do druku BR8, zaczynamy ten pakiet do druku BR8, czyli szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela. Druk BR8. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 27 radnych głosowało za, 25 głosów, 1 sprzeciw, 1 wstrzymujący się. Podjęliśmy uchwałę. Teraz przechodzimy do głosowania nad uchwałą na druku BR9 z autopoprawką. Czyli przypominam wysokość opłat za gospodarowanie odpadami. Ostatni raz przypominam, to jest ten z ulgami dla dzieci. To jest z ulgami dla dzieci. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały na druku BR9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 27 głosujących, 24 głosy za, bez sprzeciwu, 3 osoby się wstrzymały. W związku z tym już nie będziemy głosowali nad uchwałą na druku BR10, bo to jest ta sama uchwała. Proszę. Bardzo proszę, czy w tej sytuacji musimy głosować? Czytaliśmy. To jest ta sama uchwała. Jak ale bez...
To może, żeby uniknąć czasu i ten, przejdźmy do głosowania do drugiego 10, oczywiście wiedząc, że cyfrowa logika nakazuje, że uchwalić nie można. Dobra, bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały na druku PR10? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ktoś nie głosował? Bardzo proszę o zakończenie głosowania. 26 głosujących za 3, przeciw 23, nikt się nie wstrzymał. Tą uchwałę odrzuciliśmy. Przechodzimy do kolejnego punktu BR11. I tu jest poprawka. Bardzo proszę Komisję Uchwał o odczytanie tej zgłoszonej poprawki, bo druga została wycofana, czyli mamy jedną poprawkę. Tak, mamy jedną poprawkę w tej chwili. Poprawkę złożył pan przewodniczący Artur Gawroński w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość i pan Gawroński proponuje następujące zmiany. W paragrafie 1 ustala się stawkę opłaty za pojemnik, jeśli na danej nieruchomości odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, za jedno opróżnienie pojemnika. I tutaj zmiany zaczynają się od punktu 8. Dla pojemników odpady o pojemności 660 litrów 50 zł, dla pojemników odpady o pojemności 770 litrów 60 zł, dla pojemników odpady o pojemności 1100 litrów 70 zł, dla pojemności odpady o pojemności 2,5 tysiąca litrów 140 zł, powiększone o 60 zł za każde kolejne rozpoczęte 100 litrów pojemności pojemnika. Pozostałe punkty ulegają przenumerowaniu, natomiast proponuje się skreślić punkty, te, które zostały wymienione, czyli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I dalej proponuje się w punkcie drugim ustala się stawkę opłaty za pojemnik, jeśli na danej nieruchomości odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny za jedno opróżnienie pojemnika. W punkcie 8 dla pojemników odpady o pojemności 660 litrów 40 zł, dla pojemników odpady o pojemności 770 litrów 50 zł, dla pojemników odpady o pojemności 1100 litrów 60 zł i 11 dla pojemników odpady o pojemności 2,5 tysiąca litrów 120 zł powiększone o 50 zł za każde kolejne rozpoczęte 100 litrów pojemności pojemnika. Pozostałe punkty ulegają przenumerowaniu i skreśla się odpowiednio punkty 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Tylko chciałem zwrócić uwagę, tam jest 1000 litrów, nie wiem czy, jeżeli nie, to dokonam poprawką w tej kwestii powyżej 2,5 tysiąca litrów. Dla pojemników odpady o pojemności 2,5 tysiąca litrów. Za każde kolejne 1000 litrów. Za każde rozpoczęte 1000 litrów pojemności pojemnika. To przejęzyczenie. Czyli mamy jasność. Nikt nie ma, dyskusja się skończyła, ale żadnych merytorycznych uwag. Przechodzimy do głosowania. Najpierw nad poprawką zgłoszoną przez przewodniczącego Kowalskiego dotyczącą uchwały BR11. Proszę o system uruchomiony. Kto jest za tą poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 9, 16 głosów sprzeciwu, wstrzymujących 2. Poprawka nie została przyjęta, czyli przechodzimy do głosowania nad pełną uchwałą na druku PL11 w treści niezmienionej. Ale z autopoprawką, przepraszam. Z autopoprawką prezydenta, ale niezmienionej wcześniejszymi poprawkami przez radę. Czyli w druku PL11 z autopoprawką pana prezydenta. Kto jest za podjęciem uchwały na druku PR11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 18 głosów, przeciw 6, 3 wstrzymujące się, podjęliśmy tą uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu PR12. Ustalenie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bez żadnych poprawek czy autopoprawek. Kto jest za podjęciem uchwały na duchu PR? System, czekamy, jest. Kto jest za?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 19, bez sprzeciwu 8 wstrzymujących się. Podjęliśmy tą uchwałę i teraz przechodzimy do uchwalenia uchwały na druku PR 7, czyli w sprawie zmiany uchwały nr 540 dotyczącej regulaminu utrzymania czystości. Kto jest system? Proszę. Jest. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 21, bez sprzeciwu 6 głosów wstrzymujących się, to byliśmy uchwały. I przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. No to już wszystko przegłosowaliśmy. Tak, co jest pewnie. Przechodzimy teraz do kolejnego 19 punktu porządkowego w naszym programie, czyli podjęcie uchwały w sprawie powierzenia oczyszczalni ścieków Warta S.A. obowiązkowego zadania własnego gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku polegającego na zapewnieniu budowy utrzymania instalacji szalet ekonomicznych. Projekt ten ma pozytywną opinię Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska. Nie ma zgłoszeń. Bardzo proszę. Proszę o włączenie systemu. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały na druku PR6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. 25 głosów za, bez sprzeciwu. Dwa głosy wstrzymujące się podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do po zmianie pierwszego czytania projektu uchwały na druku PR19, czyli w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Częstochowa. Informuję, że zgodnie z naszym statutem do dyskusji zgłosił się pan Józef Żątek, chyba nie przekręciłem nazwiska, mieszkaniec ulicy Żaletki 42, reprezentujący grupę mieszkańców. Zresztą jest to pan i z grupą, którzy to panowie odwiedzali, przewodniczących, nie wiem, chyba wszystkich. Tak, w każdym razie sprawa jest na wielu próbach, ale możecie chodzić. Bo najpierw radni, bardzo proszę, i jak się wyczerpią zgłoszenia radni, to poproszę pana Józefa Wysokiego. Proszę radnego. Problem istnieje od wczoraj, dlatego że jest list, który m.in. otrzymałem od państwa, jakby już w 2005 roku zwracali się o możliwość jego połączenia. Minęło parę lat i właściwie stoją na tym samym, jak i dużo gorszej sytuacji od mieszkań komunalnych, ponieważ akurat państwo żarecki zwracają się i tego wykupu do tej pory nie mogą zrealizować. W wielu miastach zastosowano specjalne bonifikaty na te właśnie mieszkania pozakładowe. Uważam, że właśnie przy tym projekcie mamy taką szansę i taką możliwość, żeby umożliwić wykup, szczególnie, że akurat wielu z tych osób, a być może nawet wszyscy, ponieśli już koszty związane w jakiś sposób z otrzymaniem tego mieszkania. Te koszty były w różnym okresie czasu różne, dlatego powinniśmy to unormować. Ja zwróciłem się do pana prezydenta z interpelacją 11 marca, nie otrzymałem jeszcze odpowiedzi, dlatego mógłbym mieć zakres całości na terenie Częstochowy, bo wiadomo, kiedy dokonamy takich zmian, to będzie to wszystkich mieszkań zakładowych. Myślę, że jako rada, ponieważ jest to pierwsze czytanie, będziemy mogli popracować nad odpowiednią kwalifikacją właśnie dla tych osób. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Głębocki. Może to treść samej uchwały, no nie będę się odnosił, powiem tylko tyle, dobrze, że jest pierwsze czytanie, bo tam jest wiele kwestii wchodzących bardzo dużo problematycznych. Natomiast na tą sprawę lokali w budynkach, które wcześniej należały do zakładów pracy, chciałbym zwrócić uwagę. Bo myślę, że dochodzi do jakiejś rażącej niesprawiedliwości społecznej, że ludzie, którzy pracowali przez wiele lat w zakładzie pracy, także dokładając się do funduszu socjalnego, jakby dokładali się do budowy, zarówno pod względem finansowym, jak i często bezpośrednio w sensie fizycznym, budowali czasem nawet, uczestniczyli w budowie tych
tych bloków, w których te lokale są. I dzisiaj każemy im wykupywać nawet z dużą bonifikatą, ale pytanie, czy to jest sprawiedliwe społecznie, żeby ich tak samo traktować jak osoby, które mają przydział lokalu na podstawie jednej prostej decyzji. I dobrze, dzisiaj jest to pierwsze czytanie, bo musimy do następnej sesji wypracować propozycje zmian w tym zakresie. Bo rzeczywiście jest coś na rzeczy, tym bardziej, że niektóre miasta zwolniły z opłat całkowicie tych, którzy potrafią udokumentować, że byli pracownikami tych zakładów pracy. Na przykład w bloku na Żareckiej już częściowo to się zmieniło. Są tam lokatorzy, którzy nie byli pracownikami zakładu. I o tych nie mówię. Mówię tylko o tych osobach, które rzeczywiście były pracownikami, są w stanie udokumentować i dzisiaj proponujemy im wykup. Tutaj nad tymi zasadami to muszą być moim zdaniem odrębne zasady. No, myślę, że może nawet tak daleko idące jak w Toruniu, gdzie po prostu te osoby nie płacą nawet tej bonifikaty, nawet po bonifikacie tych kosztów, które mają ponosić normalni mieszkańcy, będący lokatorami na podstawie decyzji. Ja tyle, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Maszkiewicz. Ja chciałem zadać dwa zdania dosłownie odnośnie lokali, budynkach, które były kiedyś budynkami zakładowymi. Na Komisji Skarbu podjęliśmy decyzję, że najbliższa Komisja Skarbu będzie poświęcona tylko temu zagadnieniu, między innymi temu zagadnieniu, dlatego że jest to sprawa naprawdę bardzo skomplikowana i bardzo potrzebuje specjalnych rozwiązań. Podejrzewam, że będzie wymagało to specjalnej uchwały Rady Gminy odnośnie bonifikat na budynki, które były kiedyś budynkami zakładowymi. Dlatego Komisja Skarbu podjęła decyzję, że w najbliższą środę będziemy zajmowali się właśnie tym tematem wypracowaniem specjalnej uchwały. Dziękuję. Pan przewodniczący Kraszczyk. Dziękuję. Panie prezydencie, analizując ten projekt uchwały, mam pewne wątpliwości. Tak, w punkcie pierwszym jest zapisane sprzedaż nie podlegają lokale mieszkalne, o których mowa w paragrafie pierwszym, znajdujące się w budynkach przy. I są tutaj wymienione praktycznie imiennie te lokale, czyli tutaj konkretnie nie sprzedajemy żadnego lokalu. Natomiast punkt drugi. Sprzedaży nie podlegają lokale mieszkalne w budynkach, o których mowa w paragrafie pierwszym. I tutaj w okresie eksploatacji poniżej 15 lat do rozbiórki przeznaczonej do modernizacji lub renowacji. Uważam, że zapis w paragrafie pierwszym jest bezsensowny w tym momencie, bo my ten katalog już cały wymieniliśmy w tym punkcie pierwszym, które w ogóle nie podlegają sprzedaży. Natomiast w następnym nie podlegają sprzedaży, które spełniają określone kryteria. I tutaj jest ten wiek 15 lat, rozbiórka, stan techniczny i tak dalej. Ja uważam, że powinniśmy skreślić zapis, o których mowa w paragrafie pierwszym. No to się dubluje, to jest bez sensu moim zdaniem. Dziękuję. Dziękuję. Przypominam, jest to pierwsze czytanie. Nikt z radnych nie chce zabrać. Przepraszam, radny Świerczyński. Radny Świerczyński. Jeszcze raz. Natomiast jeżeli mogę prosić o prezentację, ja oczywiście miałem mówić dzisiaj znacznie szerzej, natomiast w związku z tym, że mamy pierwsze czytanie, to ja tylko chciałem się odnieść do niektórych kwestii. Natomiast cieszę się z tego pierwszego czytania, że będziemy mieli czas, żeby na tym usiąść i porozmawiać, bo ten problem jest bardzo szeroki. Jest tam wiele kwestii, które powinny podlegać dyskusji i wierzę w to, że jest możliwe wypracowanie rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało wszystkich. Także zbierzemy postulaty mieszkańców, które już są w dużej części znane. Natomiast ja chciałem się odnieść tylko krótko do jednej kwestii. Do kwestii doliczania jakichkolwiek kwot z tytułu modernizacji i nakładów poniesionych przez gminę. Tutaj na prezentacji mamy porównania dwóch rachunków, takiego wyliczenia dla mieszkania komunalnego i dla mieszkania własnościowego. I wiadomo, że każdy z lokatorów płaci te świadczenia, czyli woda, ścieki, centralne ogrzewanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kiedy ktoś ma mieszkanie komunalne, ma też pozycję czynsz, co u góry widzimy podkreślone czerwonym kolorem. Natomiast w momencie, kiedy mieszkanie jest wykupione, nie ma już tego ściśle czynszu, a zamiast tego jest ten drugi pasek z funduszem remontowym i kosztami administrowania i eksploatacji.
widzimy dla przykładu, to jest akurat taki skrajny przykład, gdzie czynsz wynosi 6,91 za metr kwadratowy. I ten czynsz tak oscyluje około 6 zł, trochę poniżej, powyżej. Natomiast kiedy mieszkanie jest wykupione, to mamy, to jest akurat z jednego z mieszkań też ZPM wykupionego, gdzie fundusz remontowy wynosi 1,50 zł, a koszt administracji i eksploatacji 1,18 zł, czyli łączny koszt, który ponosi zamiast tego czynszu, który ma lokator mieszkania komunalnego, wynosi 2,68 zł, czyli znacznie mniej. I tutaj należy dodać, że ten fundusz remontowy 1,50 zł to jest taki przeciętny fundusz remontowy. Kiedy mamy modernizację, to on często wzrasta do 2,50 zł, czyli cały czas poniżej tego czynszu, który zabiera miasto. Proszę o kolejny slajd. I teraz pytanie jest takie, czy miasto modernizacji nie uwzględnia czynszu? Otóż okazuje się, że zgodnie z naszym wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy mamy zasady ustalania stawki czynszowej, czyli od stawki bazowej, którą ustala w drodze zarządzania pan prezydent, dolicza się bądź odlicza się pewne kwoty w zależności od standardów budynków, piętra, położenia itd., itd., ale między innymi w paragrafie 7 w punkcie 2 pod pierwszym litera F mamy punkt. Budynki po wykonaniu termomodernizacji ponoć 20% stawki bazowej czynszu. Czyli w czynszu też jest liczona ta taka termomodernizacja. Proszę o kolejny slajd. Mogę prosić o kolejny slajd. I teraz jak to wygląda? Mamy wspólnotę mieszkaniową, mamy blok przykładowy, w którym mieszkania komunalne mogą stanowić na przykład 70% budynku, a mieszkania własnościowe 30%. To jest taki typowy przykład. Oczywiście nie mówię o pewnych wyjątkach, które się pojawiają w uzasadnieniu do tej dzisiejszej uchwały, natomiast to jest taki typowy przykład. I mieszkańcy mieszkań komunalnych płacą do miasta czynsz. Ja też nie będę wnikał w to, czy w tym czynszu to jest uwzględniony fundusz remontowy, czy nie. Tak czy inaczej jest tak, że mieszkańcy wpłacają do miastu czynsz, a miasto, nie mówię z jakiej kieszeni, z której szufladki, ale ten fundusz remontowy, podobnie jak pozostali właściciele, opłaca. I teraz w sytuacji, kiedy mamy termomodernizację, to ten fundusz remontowy rośnie i miasto musi opłacać większy fundusz remontowy. Proszę o kolejny slajd. I teraz podsumowując, pod na przykład takiej termomodernizacji, co się dzieje? Mamy najemcę mieszkania komunalnego, któremu wzrasta czynsz i płaci z tego tytułu przez długi okres czasu wyższy czynsz, o te 25%. Po drugie, zwiększa się wartość mieszkania, czyli jeżeli ten najemca będzie chciał je wykupić, to już te bonifikaty i opłaty będą naliczane od wyższej wartości. Kolejna rzecz. Przy wykupie, gdyby ta uchwała przeszła, będziemy mu jeszcze doliczać te nakłady, a później po tym wykupieniu właściciel przejmuje wpłatę na fundusz remontowy, który często jest w wyższej wysokości z tytułu kredytu, który został zaciągnięty na tą modernizację, czyli dalej to spłaca. Czyli widzimy, jak wiele razy ten najemca jest obciążany tymi kosztami termomodernizacji. I teraz pytanie jest takie, czy miasto opłaca się utrudniać wykup mieszkania w bloku po modernizacji, w którym fundusz remontowy jest stosunkowo wysoki? Czy nie lepiej właśnie tam, gdzie te bloki były zmodernizowane, umożliwić tym lokatorom wykupienie mieszkań, żeby oni przejęli ten podwyższony fundusz remontowy do spłaty? Dziękuję. Przepraszam, jeszcze jedna ważna kwestia. Ponieważ wiemy, że od 18 stycznia obowiązują te przepisy, które uchwaliliśmy w listopadzie, czyli zniesienie tego 15% doliczania, czyli w tej chwili nie ma doliczenia. Mieszkańcy składają wnioski, natomiast ja słyszę, że składają interpelacje w sprawie bloku przy ulicy Żareckiej 42, w sprawie bloku przy ulicy Augustyna, gdzie są pewne wątpliwości, ponieważ została wdrożona procedura, mieszkańcy poskładali wnioski, natomiast nie wiadomo dlaczego do końca, ponieważ te wyjaśnienia nie są satysfakcjonujące dla mnie. Dlaczego procedura nie uzyskała właściwego biegu? To znaczy, dlaczego lokatorzy nie uzyskali informacji zwrotnej z warunkami wykupu i z możliwością wpłacenia odpowiedniej kwoty na wycenę, co jest istotne z punktu widzenia przepisów przejściowych, bo jeżeli byśmy w tym kształcie tą uchwałę uchwalili, to w tym momencie tym mieszkańcom zablokujemy drogę do wykupu na tych warunkach, które obecnie obowiązują, czyli byłoby takie małe działanie prawa wstecz. Bo wydaje mi się, że miasto, jeżeli nie ma wątpliwości, bo w wielu tych przypadkach nie ma wątpliwości, powinno tą procedurę umożliwić mieszkańcom do przeprowadzenia, a nie stosować jakieś tam, powiedzmy, zabiegi opóźniające. Ale tak jak mówiłem wcześniej, cieszę się z pierwszego czytania i myślę, że możemy dojść tutaj do jakiegoś porozumienia. Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Sawicki.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Nie da się nie zgodzić z wypowiedzią przez Pana Krzysztofa. Mam nadzieję, że znajdzie chwilę i na naszą Środową Komisję Skarbu przyjdzie. Bo tak jak widzimy, ta kwestia jest dosyć istotna i tylko nie tylko dla mieszkańców mieszkań, które były mieszkaniami pozakładowymi, ale także dla całych zasobów komunalnych. Ja mam tylko pewną uwagę co do tego, że te wyliczenia chyba były związane ze wspólnotami mieszkaniowymi, tak obniżonych przyczynami kosztów administracyjnych, a jak wiemy, po wykupieniu mieszkania własnościowego nie wszyscy od razu mogą przystąpić do wspólnoty, zależy to wszystko od podziału miasta, od podziału mieszkań. Czy to koniec wypowiedzi, panie radny? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana Józefa Zątka o zabranie głosu. Widzę, że na sali jest pan wtedy urządzony. Chciałem pana poinformować, mówię do pana Doconia, że umawialiśmy się, że już więcej głosu pan nie będzie zabierał. Natomiast zachęcam ewentualnie do złożenia uwag na piśmie. Jednocześnie uspokajam pana, że sprawa przejścia podziemnego na Alei Wyzwolenia jest znana wszystkim radnym. Przede wszystkim z północy. Część z nich intensywnie działa, także nie jest to sprawa obca, a jeżeli to zachęcam ewentualnie do kontaktu z radnymi już konkretnie reprezentującymi dzielnicę północy. Bardzo proszę pan Józef. Panie Prezydencie, jeszcze raz chciałem zadać głos w sprawie mieszkaniowej w imieniu wszystkich mieszkańców przy ulicy Żelazki 42A, 42C. Mieszkania te zostały przekazane miastu nieodpłatnie. Podkreślam, że mieszkania te zostały przekazane państwu od zakładu pracy nieodpłatnie w latach 90. Mieszkania przez nas zajmowane, przydzielone zostały nam przez ówczesne zakłady jako mieszkania funkcyjne dla osób niezbędnych w zakładzie. Posiadamy na to dokumenty. Były one budowane przez nasze zakłady za nasze pieniądze z funduszu zakładowego i socjalnego. Jesteśmy oburzeni faktem, że miasto przejęło nas za darmo, a teraz każe nam większości emerytom, rencistom płacić ogromne pieniądze za wykup naszych mieszkań. W całej Polsce tacy najemcy jak my mogą przekształcać bądź już przekształcili swoje mieszkanie na własność. My w Częstochowie nie. Rzecznik Praw Obywatelskich w grupie osób pokrzywdzonych najemców zwrócił się do rządu, proponując gminom, by ta grupa była szczególnie życzliwie potraktowana w nabywaniu kiedyś mieszkań, czyli naszych. Wiele miast uwłaszczyło tę grupę najemców przez bonifikaty. Przykład. Wrocław 95%, Szczecin 95%, Rzeszów 80%, Kielce 80%, Bielsko-Biała 85%, Pytrusz 98%, Płock 95%, Opole 80%, a w Częstochowie 65%. Przykładem życzliwego potraktowania swoich obywateli jest miasto Toruń, którego to radni podjęli uchwałę, że mieszkania przejęte od zakładów pracy za darmo całkowicie uwłaszczają najemców. Zwracam się do radnych, do wszystkich radnych, wszystkich ugrupowań o podjęcie uchwały, której odrębnie potraktowane zostaną perfekcyjne warunki zbywania mieszkań zakładowych przekazanych miastu nieodpłatnie. Nie można traktować jednakowo mieszkań zakładowych, a z typowymi mieszkaniami komunalnymi. Mieszkania komunalne są przyznawane osobom, które są w trudnej sytuacji materialnej. My mieszkaliśmy w naszych mieszkaniach zakładowych w zupełnie innych okolicznościach. Szczegółowe treści w tej sprawie zostały zawarte w pismach do pana prezydenta, a skierowane do wiadomości radnych prezydentów. Apelujemy do was radnych, do waszych sumień pochylmy się na naszym problemem. Apelujemy o zwykłą ludzką uczciwość w odzyskaniu naszej własności. Prosimy to my, wasi wyborcy, obywatele Częstochowa. Pismo te przekazuje do protokołu obrad i wiadomości prawnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję za dyskusję.
chciałbym panią Anię Poliszewską prosić, że jak będzie komisja skargu, która się tym problemem zajmie, żeby wtedy poinformować wszystkich radnych o możliwości wzięcia udziału w tej komisji. Także, a termin jeszcze zapewne, jeszcze go nie znamy, ale żeby pamiętać wszystkim radnym, że w tej komisja skargu się najwyższą, a za kierunku. To jest pana porządkowanie, chyba że jest. Znaczy decyzja o tym, kiedy zmierzy się komisja, jakby jednak należy do przewodniczącego. Myślę, że chodzi tylko o to, żeby może poinformować wszystkich na tym SMS-em, tak jak to miał i jak to ma miejsce. Zróbmy komisję, i kto będzie chciał, przyjdzie na tą komisję. Panie przewodniczący Komisji Europejskiej, ja się cieszę taką aktywnością komisji skargu, tym bardziej, że to będzie wielki tydzień, a system finansowy. Ja bardzo proszę, ja na pewno będę. Przechodzimy dalej, bo to nie wymaga głosowania. Przecież do kolejnego punktu, druk BR16, czyli podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości gruntowych. Projekt ten zajęły się dwie komisje, wydając pozytywną opinię. Jest to komisja skargu oraz komisja rozwoju regionalnego i gospodarki. Bardzo proszę, nie ma, a jest zgłoszenie, proszę pan przewodniczący Rawiński. Czy ja mimo wszystko przy uchwaleniu tych bonifikat chciałbym dokładnie znać jednak, których terenów dotyczy, bo są tereny mniej bardziej atrakcyjne. Pewnie możemy mieć pewne rozłożenie i kwestia bonifikat jest tutaj dość istotna. Dlatego, ponieważ one są zróżnicowane i chciałbym ewentualnie coś w tej materii, żeby uzyskać. Niestety, bo zasadniczo tego nie znalazłem i może w tej chwili coś się uda ze strony tutaj służb jakąś informację uzyskać. Dziękuję bardzo. Pan prezydent, zapewne wyjaśni panu przewodniczącemu. Otóż ja miałem przyjemność spotkania się z reprezentacją tych budynków przy ulicy Zaleskiej. Dyskutowaliśmy tę kwestię również na poczynienia, były pewne wyjaśnienia, ale jednocześnie na tle po tym spotkaniu poprosiłem o informację, ile my takich lokali, ile w ogóle takich nieruchomości zostało przez gminę przejętych po dawnych przedsiębiorstwach państwowych, które po prostu upadły. Czy układały i nie miały co robić z tym swoim majątkiem nieprodukcyjnym. Takie zestawienie mamy, więc ja na razie nie chciałbym się odnosić do opinii pana radnego, czy różnicować w taki czy inny sposób. Na czas badań, czy jest możliwe z punktu widzenia formalno-prawnego różnicowania, na przykład nie wiem, nieruchomości Szczela na Libowie, a na przykład na Wyczerpach albo w Śródmieście, więc trudno mi się odnosić na razie. Ale właściwie wszystkie uwagi w tym zakresie przyjmujemy. Jest czas rzeczywiście na tym, żeby się przynajmniej na tym momencie podjąć decyzję, tak czy nie, czy to robimy, czy to nie robimy, dyskutując różne argumenty, również te z jednej strony od strony emocjonalnej, a z drugiej strony praktycznie. Nie zapominajmy, że ponad 1000 rodzin w tym mieście czeka na zmianę warunków lokalnych. Gdybyśmy się pozbyli, że tak powiem, zasobu i przekazali ten zasób osobom, które wcześniej miały jakieś tam uprawnienia, to zamknęlibyśmy sobie na jakiekolwiek podjęcie mieszkańców. Ale tak jak mówię, z radością przyjmuję wszelkie uwagi. Będziemy je analizować i zastanawiać się, co jest możliwe z punktu widzenia formalno-prawnego. Dziękuję pan przewodniczący Gawroński, akceptującą wyboku. No to tylko, panie prezydencie, dwa słowa. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o te powierzchnie gruntowe, jeżeli gdzieś znajdują w centrum miasta, to mają zupełnie inną wartość. Traktowanie tego w sposób równy, to też może byśmy pomyśleli o tym, o jakichś tutaj strefach, gdzie na przykład strefa w centrum miasta troszeczkę inna bonifikata, no bo jedno może być zastrzeżenie. No ktoś przejmie ten grunt, no i później może w ramach możliwości jakoś komercyjnie próbować go albo podnająć, albo cokolwiek innego zrobić, a wtedy to są realne korzyści. Dziękuję bardzo.
Myślę, że pan prezydent bardzo pięknie przemawiał z uwagami i wątpliwościami pana przewodniczącego. Nie ma więcej zgłoszeń. Proszę o włączenie systemu. Hej, Iwan, teraz. Przechodzimy do głosowania nad drukiem, bo to do głosowania, nad drukiem BR16, czyli w skrócie nieruchomości gruntowe. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? 16. Za już głosowanie było. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ktoś nie głosował. Kończymy głosowanie. Jedna osoba bez komunikacji. Za 22, bez sprzeciwu. Jeden głos wstrzymujący się. Podjęliśmy tą uchwałę na druku BR16. Przechodzimy do kolejnego punktu. BR13, czyli zwiększenie wysokości środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej wraz z autopoprawką z pozytywną opinią Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Bardzo proszę, pan przewodniczący Marakowski. Szanowni radni, ja myślę, że dobrze się stało, że w tej chwili będziemy głosować nad tą uchwałą, bo tak naprawdę w ostatnim okresie szczególnie Komisja Zdrowia i dyrektorzy tych placówek bardzo mocno zabiegali o zwiększenie środków, no bo tych środków niestety było zdecydowanie za mało na prowadzenie należytej działalności. Natomiast prawda jest taka, że i tak miasto to mniej kosztuje niż powiedzmy utrzymanie dzieci w domach dziecka i myślę, że idziemy właśnie w dobrym kierunku, żeby wspomagać te osoby, które zdecydują się na prowadzenie takiej działalności dla dobra naszych milusi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Uruchamiamy system. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały na druku BR13 wraz z autopoprawką? Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Ktoś jest poza zasięgiem. Kończymy głosowanie. 23 głosy za, bez sprzeciwu, bez wstrzymujących się podjęliśmy uchwałę. Kolejnym punktem numer 23 w naszym porządku to jest sprawa stawki jednostkowej dotacji dla CIS-u, BR14 wraz z autopoprawką. Projekt ten ma pozytywną opinię Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Uruchamiamy system. Kto jest za podjęciem uchwały dotyczącej CIS-u? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Za 22, bez głosów sprzeciwu, 2 głosy wstrzymujące się, podjęliśmy uchwałę. Kolejnym projektem przedłożonym w Radzie jest uchwała w sprawie określenia zadań zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na druku BR5 z pozytywną opinią Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej. Nie ma zgłoszeń. Rozpoczynamy głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za podjęciem uchwały dotyczącej rehabilitacji zawodowej? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Za 24 głosy, 0 sprzeciwu, 2 wstrzymujące się, podjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do kolejnego projektu, przy czym przypominam nie podjęcie, a pierwsze czytanie projektu uchwały za sprawę określenia zasad wnoszenia, zachowania, zbywania udziału w akcji. Druk PR1. Mamy tu dołączoną opinię prezydenta Soboraka wraz z opinią pani skarbnik. Projekt ten ma pozytywną opinię
Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska, Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki oraz negatywną opinię Komisji Skarbu. Bardzo proszę, Radny Gawelski się zgłosił. Ponieważ mamy pierwsze czytanie, ja mam taką propozycję, żeby może przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego, tak jak Komisja Skarbu ze względu na ważny temat zorganizował spotkanie tylko w tej sprawie, żeby wszyscy radni, którzy są zainteresowani tym projektem, mogli to spokojnie przedyskutować tą uchwałę i myślę, że to będzie jakby najlepszym rozwiązaniem, żeby można było popracować i porozmawiać na temat, co byśmy chcieli, co byśmy nie chcieli w tej sprawie. Widać, że wielu jest zainteresowanych tą uchwałą. Dziękuję. Pan Przewodniczący Bierna tam właśnie potwierdza, że tak. Natomiast może Panie Przewodniczący, ja mówię, to jest bardzo fajnie, że chcemy w najbliższym tygodniu Komisja Skarbu się pochylić nad mieszkaniami. Być może i też nad tym, natomiast przypominam jeszcze raz, sesja będzie 25 kwietnia. Być może część radnych no, nie muszą stąd, a jeszcze będziemy mieć prawdopodobnie sesję nadzwyczajną. Pan też Przewodniczący ustali termin, ja tylko też identyczną prośbę, jak już ten termin będzie ustalony, żeby spowodować powiadomienie wszystkich radnych o tym projekcie. Odbędzie się posiedzenie komisji i będzie to zrobione. Dobrze, to mówię, zgodnie z tą propozycją, taką prośbę, żeby też był reprezentowany z pana prezydenta. Bo pan prezydent słyszy, ale też panie przewodniczący, proszę jeszcze telefon, na pewno pan prezydent siedzi za panem, potwierdza, nie, bardzo proszę rady wojewódzkiej. Krótko chcę zaznaczyć, że obecny projekt podpisany przeze mnie, przez radnego Artura Gawelskiego i radnego Marcina Biernata, jest już pewnym projektem kompromisowym względem tego, co się działo na poprzedniej sesji. Mieliśmy do czynienia z projektem wtedy radnego Marcina Biernata i z poprawkami ze strony klubu. Teraz już mamy jeden projekt. No i mam nadzieję, że on zasadniczo w takim kształcie uzyska akceptację Rady Miasta. Dziękuję. Proszę pan przewodniczący Waszkiewicz. Tak, zgadzam się jak najbardziej. No, tylko moim zdaniem wymaga doprecyzowania w kilku kwestiach. Znaczy jestem przekonany, że na początek nowej komisji jest to bardzo dobry pomysł. Doprecyzujemy wszystko, co nam wszystkim chodzi o tym, żeby ten projekt był już na latach, a nie zmieniany. Jednocześnie też zachęcam przewodniczącego Komisji Skarbu również, żeby na posiedzeniu także się komisja zajmowała tym, ale żeby być może jeszcze poszedł w dyskusję i wrócić do tematu wraz z tymi kwalifikacjami. Nie ma więcej zgłoszeń. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 150 z 2003 roku w sprawie Statutu Miasta Częstochowy, projekt 2. Projekt ma pozytywną opinię Komisji Praworządności i Samorządu. Przypominam tylko, to jest niejako sprawa techniczna, wyłącznie chodzi o inicjatywę obywatelską, to jest tylko korekta prawa. Niczego istotnego już nie prosi, bo co istotne, to już tak jest. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Pan radny Maranda też. Czy wszystko jest jasne, ale bardzo proszę pana. Podkreślam to, co powiedział pan przewodniczący. Uchwała zmienia się w obszarze, w jakiej sferze Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Przypominam PR, druk PR2, Statut Miasta Częstochowy. System łączony. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? O, już wszyscy odgłosowali. Jednomyślnie 27 głosami zmieniliśmy w tej części Statut Miasta Częstochowy. Kolejna uchwała na druku PR3, to jest uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego wiceprzewodniczącego Rady Miasta Częstochowy z załączonym pismem pana przewodniczącego Sabata. Woli przypomnienia tylko stanu formalnego, sposób naszego głosowania de facto niczego nie zmieni, bo jest to decyzja pana radnego Sabata. Gdyby nie została podjęta uchwała, uczynić za to nasz organ nadzoru. Bardzo proszę pan przewodniczący. Nie jestem panem przewodniczącym, powtarzam jeszcze raz panie przewodniczący.
Szanowni Państwo, w związku z decyzją kolegi radnego Bartłomieja Sobata, bardzo serdecznie chciałbym mu podziękować za nienagarną pracę w klubie, prawie sześcioletnie przewodzenie naszemu klubowi, bardzo godne reprezentowanie klubu radnych Platformy Obywatelskiej jako wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Bardzo dziękuję. Dziękuję za nie, pan przewodniczący Sobat też dzisiaj czuje taką wyraźną chustkę. Co jakiś czas wraca ten fotel i on jest wyraźnie ciepły. Jeszcze jest ciepły. Natomiast z punktu widzenia sprawności rady, no też myślę, że będzie godny następca i może nie tak twardy i trudny negocjator jak to przewodniczący Sobat. Bardzo proszę, nie wiem, czy Bartek liczy ty od razu. No to poczekajmy na końcu, chce pan przewodniczący Sobat i żeby mnie pomylił. Dobra rada Zambiera, Krawczyk, Giżyńska. No to tak, proszę pani rada Zambiera, Krawczyk, pani rada Giżyńska i rada Giżyńska. Cóż, ja też chciałabym jeszcze raz oficjalnie podziękować za wspólną współpracę, bardzo dobrą z Bartkiem jako szefem naszego klubu. Nasza współpraca zawsze dobrze się układała i również jego pracę naszej całej rady i dziękuję panu radnemu Krawczyku. Jeszcze raz chciałbym się na podziękowanie za dotychczasową pracę dla pana przewodniczącego dotychczasowego Sobata. Ja bym chciał podziękować za sześcioletnie poprzedniego. Proszę, dziękuję Sobatu przewodniczącego. Ta współpraca układała się bardzo dobrze i tak jak podkreślałem tutaj koledzy, koleżanki, była nienagarna. Jeszcze raz dziękuję. Ja się wcisnę z kolei, mówię tylko jedno słowo. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani radna Iżyńska, pani radna Giron i potem przedstawicieli innego klubu przewodniczącego. Ze swojej strony chciałabym podziękować Bartkowi za to, że jak tutaj będzie prowadził nasz zarząd, że będą się przewodniczącym. Jak sądzę w imieniu klubu, pan przewodniczący Kaprzyński. Tutaj chciałem powiedzieć, że my jako klub. Przepraszam. Ja również bardzo dziękuję, chociaż krótko, bo dwa lata, ale naprawdę to było bardzo owocne i dziękuję jeszcze raz za tą miłą współpracę. Bardzo proszę, klub PiS z ustami radnego Gawlińskiego. Oczywiście jako klub też wyrażamy tutaj podziękowanie za dialog, który często następował. Jednocześnie wstrzymujemy się od tej decyzji. Uważamy, że jest to decyzja wewnątrz organizacyjna. Nie wiem, jakie naciski były nałożone na rezygnację, czy były, czy nie były. My w tym momencie oczywiście wstrzymujemy się. Proszę klub SRT poprzez radnego Szczukę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, ja się przede wszystkim dziwię kolegów z Platformy Obywatelskiej. Same pochwały, taki dobry, tak jak słuchaliście go na margines. Także no, to jest taka decyzja, moim zdaniem, trochę dziwna. Jak taki świetny, to pracuje dalej. Do tego chciałbym oczywiście, nie wiem jak się to skończy, bo to jest sprawa wasza. Ale chciałbym też bardzo serdecznie podziękować koledze Bartkowi za współpracę wieloletnią. Wydaje mi się, że jest to człowiek otwarty, szczery, pracowity, godny zaufania i z dużą przyszłością. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, proszę wspólnota przewodniczącego. Chciałbym podziękować raz Bartkowi za współpracę także w ramach tego działa, które się nazywa prezydium, którego właściwie nie ma, jakoby było. Bardzo proszę, niedawny sąsiad, pan przewodniczący Nowakowski. Jako sąsiad również bardzo serdecznie dziękuję Bartku, ponieważ uczyliśmy się od siebie nawzajem. Ja od siebie, a ty ode mnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, czy po tym wypowiedziach, nie wiem, co chciałem zaznaczyć, czy pan przewodniczący Sapas nie wycofał tą rezygnację, czy zapomniał o sprawie ciepłych wody w Czechach. Ciepłych wody. No a jeszcze jedna uwaga, bo mocno może sympatycznych wypowiedzi, myślę, że to jest no, niektóre poziom ruszające. Ale bardzo czuję, właśnie znowu coraz bardziej intensywnie, ale to proszę. Bardzo proszę pan przewodniczący. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni koledzy, koleżanki, chciałem wam serdecznie podziękować za te słowa wdzięczności i ja myślę, że mam tu wielu przyjaciół, wielu znajomych i tak jak powiedziałeś, nie umiem marzyć jeszcze, więc radny jestem nadal i mam zamiar tak samo ciężko pracować, czy w roli radnego, ale już nie będącego funkcyjny, czy chciałem przede wszystkim podziękować kolegom z prezydium, Zdzichowi, Konradowi i Jurkowi. Przepraszam, że tak bezpośrednio, ale myślę, że przez te dwa lata coś więcej niż koleżeństwo między nami. W Sejmie nie chcą przegłosować. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Trójką, tylko czworową, dziękuję. Przechodzimy do smutnej powinności. Uruchamiamy system. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem rezygnacji radnego Sabala z funkcji wiceprzewodniczącego? Bardzo proszę, kto jest za? Tam jeden głos by się przydał. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę. Czekamy, kończymy głosowanie. Za dwa głosy, przeciw 4, 20 osób wstrzymało się. Miażdżącą przewagą głosów przyjęliśmy rezygnację radnego Sabata. Nie przyjęliśmy. Miażdżącą większością nie przyjęliśmy. Tak, tak już będzie, przyjęliśmy, także będzie, w sensie, tak jak mówiłem, w tej sytuacji będzie organ nadzoru. Procedurę dokończyć. Mamy następny punkt w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Gernaka na działanie dyrektora żłobka miejskiego. Czy jest pan Tadeusz Gernak na sali? Nie ma. Komisja nic więcej nie ma wątpliwości. Przechodzimy do głosowania nad drukiem BR4 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Tadeusza Gernaka. System odpowiedzi. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Za 17, przeciw 0, 8 wstrzymujących się. Podjęliśmy uchwałę. Teraz mamy punkt interpelacji radnych. Czy ktoś z radnych w tym momencie chce złożyć kogoś interpelację? Wiemy, że można to zrobić. Bardzo proszę, zapowiedź czy tytuł interpelacji rady także. Ja zapowiadałem, choć oczywiście chciałbym przede wszystkim składać wniosek o zmianę. Przechodzimy teraz wolne wnioski oświadczenia Rady Prezydenta i nałożonego porządku obrad. Bardzo proszę, krótko, bo mamy kolejne zobowiązania. Pan Ryszard Staszek, reprezentujący Związek Emerytów i wypełnić prośbę pana przewodniczącego, że krótko, w związku z tym, to nie ma rady hipokryzji, jaka odbyła się na tej sali przed chwilą, odbyła się na następnej sesji. To już przechodzi bliskie pojęcie.
hipokryzja na tej sali jest po prostu nie do opanowania. Natomiast jest to moja opinia indywidualna, nie związku emerytów. Natomiast jeśli chodzi o związek emerytów, to chcę Państwa prosić, pana prezydenta, pana przewodniczącego rady i państwa rady, o zajęcie się tematem, że to powinno być bardzo istotne. Otóż na podstawie dnia wczorajszego się po raz pewny w sądzie karnym Częstochowie przy ulicy Dominickiego włożono bombę, wymiar sprawiedliwości miasta Częstochowy jest bezradny. Nawiązując do oświadczenia pana prezydenta dotyczącego włożenia bomby na jasnej górze, jak również tego, że państwo wybieracie na policję za chwilę, aby poruszył ten problem, panie przewodniczący, panie na policji w tej chwili, żebyście państwo wzmocnili swoją współpracę z policją, Częstochową i nie tylko, aby Częstochowa nie stała się pośrednictwem udziału sprawiedliwości. Ponieważ to jeszcze podkładanie bomby w sądzie karnym w Częstochowie, gdzie nasze zrzeszenie w mojej osobie jest obserwatorem uczestnikiem postępowań karnych poprzedniej ekipy, ponieważ pan prezydent Tadeusz Wolna złapał oskarżony sądu okręgowego w Częstochowie zrobił sobie Kuźniewka, te procesy po prostu nie mogą się skończyć. Nie wczorajszy proces pana byłego radnego Świerczyńskiego sądu się nie skończył, ponieważ była w sądzie bomba. I tak dalej, i tak dalej. W związku z powyższym zapadają wyroki w sądach częstochowskich, że umarza się postępowanie karne wobec przestępców, ponieważ nastąpiła przewlekłość przedawnienie karalności. Jeżeli Częstochowa nie potrafi prowadzić procesu karnego, to należałoby się zastanowić o przenoszeniu tego procesu do innego miasta. Natomiast jeśli chodzi o proces ten wczorajszy, ponieważ pan przewodniczący prosił mnie o krótkie wystąpienie, odniosę się na następnej sesji do zachowania biegłych z Najwyższej Izby Kontroli, którzy przesłuchiwani są tam w charakterze świadków. Dlatego, że jak Państwo pamiętacie, Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę profesorów na Bryszy i na tej podstawie powstało oświadczenie o wyprowadzenie 8 miliona przez oskarżonego Sławomira Świerczyńskiego, radnego klubu Wspólnota imieniem Tadeusza Brody. Ponieważ w chwili obecnej te same osoby, wycofują się ze swoich zrezygnowanych zarzutów skierowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli, należałoby się zastanowić, czy Państwa łączność z przedstawicielami oddelegowanymi z ziemi częstochowskiej do Najwyższej Izby Kontroli nie wymaga zastanowienia. Czy te osoby nie są pod wpływem na przykład wobec tych inspektorów czy naczelników Wydziału Najwyższej Izby Kontroli? Dziękuję za uwagę. Szczegóły na następnej sesji. Dziękuję bardzo. Proszę, pan przewodniczący Majer. Drodzy Państwo, do kwestii porządkowej przynajmniej informuję, że komisja rewizyjna będzie się wyjątkowo nie za tydzień, najbliższy czwartek, bo to jest wielki czwartek, chociaż wobec propozycji sesji nadzwyczajnej to chyba nie ma znaczenia, ale zbierzemy się za 2 tygodnie, czyli już w kwietniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwilę zamknę sesję, tylko jeszcze, no niestety chyba sobie życzeń świątecznych nie możemy złożyć, bo się spotkamy w piątek na bardzo szybko. No może z panem prezydentem uda nam się, żeby powiązane takim zajączkiem zorganizować, ale to się okaże. Ale jeśli ma się odbyć sesja nadzwyczajna w piątek, to niech to będzie godzina wcześniejsza, niech to będzie 9 rano, nie takie postępowanie. Dziękuję za wszystkie sprawy, jednak chyba wspólne podjęcie sesji, zamykam obrady w 24 sesji.